No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony oczywiście nie kto inny jak Judy i witam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym już oczywiście sobotnim streamie z multi ze Switcha. Dzisiaj standardowo zaczynamy od Pokena, żeby potem przejść na Mario Karty. Witam, kogo my tutaj mamy? Dark Kirito, Aleksander Wielewski, o tutaj już Kuba, no, Pokentuber, o, to brzmi w ogóle wyjątkowo dobrze. Jak tam a dobrze. Zrobiona, pozdrawiam serdecznie. Zrobiona. Ale niestety jeszcze gorąca, więc jeszcze nie piję. Dzięki Kuba za. No nie no, Kuba, ty to jesteś normalnie teraz. Jakby to powiedzieć, takim. Sprinter donate'owy dosłownie. Co zaczynam streama, to Kuba od razu pierwszy. Siemano, Kuba, witam. Maciek M. Lexor, Hubert Kuźnicki, Lazar, Julian, I am Cactus, Pandaken, JJ Hinolek, Karek TV, Dawid, Siwakowski, Wiedźmin, Wysraf, WP, Mebar. Artix, Grzymisław, Shadow Fury, Ziomek Diablo, Kerafax, witam, Brawlsmons, PokeFIFA Gaming, Siemaneczko, Cyrylek, DJ Urun, Julian, Kuba, Drake, Kamil, Zychsumik, witam wspierających, dużo zielonych ksywek widzę, Monika Czepik, Yuki Mizu, Big Play Game, Simon, Paweł, siemaneczko, jak po wczoraj, a daj spokój Paweł, po wczoraj wszyscy pamiętają wczorajszego streama, nie oszukujmy się, wszyscy wiedzą co tam się odwaliło, tak właściwie. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, rozpoczynamy dzisiejszego streama i ciśniemy na online. Dzisiaj stwierdziłem, że zmieniam troszeczkę zasadę. Zamiast stosować milion poksów, wiecie, za każdym razem co walkę zmieniać i nie wiedzieć w ogóle jak który walczy, to ja sobie zamierzam ogarnąć walki. Będziemy dzisiaj toczyć oczywiście walki potrójne, bo są spoko, są fajne. I chcę toczyć te walki na zasadzie, że będę po prostu ćwiczył trzy poksy. Jakieś w trzech poksach chcę się nauczyć walczyć. Dobra, friendly match. Przypominam oczywiście standardowo dla tych, co już mnie dodali na Switchu i na mnie wyczekują. Hasło to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I zaznaczcie sobie Team Battle. Nie z Basic, tylko Team Battle oczywiście. O, siema Szymix, witam. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. I słuchajcie, ja bym na pewno tak. Stwierdziłem, że poksy, w których chcę się specjalizować, to na pewno będzie... A będzie Lucario, dokładnie. Ostatnio Machamp bardzo mi podszedł, fajnie mi się nim walczyło, więc weźmiemy sobie może Machampa. I kogo jeszcze? Może Garchompa, albo Weavile, albo Charizarda? No dobra, zaproponujcie na kim tam trzecim poksie się ćwiczyć, bo te poksy dwa walczące są naprawdę spoko. Dobrze nimi idzie. Ja sobie w Winter Rankedy grałem, jestem w top 500 na razie. O, to nawet nieźle, na razie. Siema wolny, siemaneczko. O, Survivor, witam. Poken jest za free? Nie, Poken nie jest za free. Pokena normalnie się kupuję. Weavile, Eglisar, Charizard, Garchomp, Pikachu, Eglisar, Charizard, Decidueye, Scizor, Shadow Mewtwo, Decidueye, Garchomp, Sceptile, Darkrai, Charizard, Weavile, Sceptile, Garchomp, Garchomp, Gardevoir, Garchomp. Dużo osób za Garchompem jest. Zdecydowanie. Może Garchomp, rzeczywiście na tym poksie trochę się znam. Dobra, damy Garchompa w takim razie. Na razie taki będzie mój start. Mówię, wyuczę się walczyć tymi poksami. Mam taką wielką nadzieję. Zobaczymy. I zobaczymy, kogo mi połączy. Słuchajcie, łączcie się tam już przez Pokena. Mam nadzieję, że zagramy. Zobaczymy, na kogo trafię. O, siema Lukas, witam. O, już nam trafiło kogoś. Kto pierwszy dzisiaj, żeby mnie rozwalić? Pierwszy jest Lucandmat, Lucario, Decidueye oraz Suicune. No widzę, że początek przynajmniej mamy prawdopodobnie porządny. Taki, chyba możliwe, że... A nie, pierwszy Decidueye. Cyrylek? Ojej, no pewnie Cyrylek też będzie. Siemaneczko, witam. Czy będzie Eglog, Nuzlocke? Jest szansa na to, aczkolwiek na razie kolejna seria, która będzie po Pitch Blackach, to prawdopodobnie po prostu... Kurde, się zagadałem i zapomniałem, co miałem powiedzieć. Ej, dobra. Ciśnij go. Dobra, dostał coś? Aha, nie dostał, nic, dupa, nic nie dostał. Ej, masakra! Lucandmat, ileś ty trenował, przyznaj mi się tutaj. Przyznać mi się tutaj bez bicia. I czemu nie mogę go trafić tym atakiem? Chcę, żeby dostał od góry, a coś nie idzie ewidentnie. O, dobra, w końcu. Dobra, załatwiony. Teraz prosimy małe wsparcie. Kolejna będzie Y Nuzlocke, taka seria, ale Egloka też kiedyś zamierzam zrobić. O kurde, chyba trochę się pospieszyłem. Dobra, Lucario, ciśnij. Ty musisz tutaj, nawet nie wiem czy tyle wygrać, co fajnie byłoby, żebyś obił go troszeczkę po prostu. Kurczę, ej, ja już tutaj wyprowadzałem fajną kontrę, ale jak widać on szybszy, no, żebym go trafił tą kulą energii. Super, no, swoje robię coś tam. Cholera, ale on robi jeszcze więcej. Wow, wow, wow.
O cholera, niedobrze. Bardzo niedobrze. No i super, KO, no to ładnie nam wyszło. Lucario się na razie nie popisał jako pierwszy z moich poksów. Nowy Cyrillek, Trezor prepared. Nie no, walczymy ludzie, walczymy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No pierwsza walka, ja wam powiem wam, że muszę sobie w ogóle samemu kiedyś, jak znajdę trochę czasu, podtrenować. Na razie trenuję tylko na streamach. Ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Dobra, dawaj Mimikyu. Mimikyu jest bardzo fajnym wsparciem, lubię go. Jak podejdzie się blisko, jest oczywiście skuteczny. O cholera. Co to za o nie! Dobra, powiedzcie, nie powinien trafić, nie powinien trafić. Nie trafił, super! Dobra, to mi wyszło. Dawaj Mimikyu, teraz ty ciśniesz. Dobra. Pięknie, garczą, żeby tak bez straty to zrobił, a dupa, nie będzie już bez straty. Niestety, aż tak dobrze nie będzie. I kurde, jak mnie pocisnął! Jezu, mógłbym użyć mega formy, ale wolę ją zachować na kolej... Albo może nie powinienem jej zachowywać na kolejną walkę. Ej, masakra, no dobij go w końcu! Dobra, no on musi w końcu paść, dobra. Ze stratami sporymi, ale przynajmniej jeden padł. 1-1 mamy w tym pojedynku. Czyli został nam Lucario oraz Suicune. Który kolejny wejdzie? Czuję, że Lucario może być jako ostatni. O, siema Adi. A jednak Lucario teraz jako pierwszy, no dobra. No dobra, w takim razie teraz dajemy Rayquaza, no bo już mamy, wiecie, od razu ją naładowaną na maksa. Mamy mega formę, więc chyba spróbujemy. Spróbujemy sobie to jakoś ogarnąć w miarę. Dobra. Pięknie, ciśnij. Super. O to chodziło. Dobra, mam nadzieję, że nie zdąży wstać, chociaż nie wiem, czy troszeczkę za wcześnie nie uderzyłem z Rayquazy. O cholera, naprawdę? No, trochę za wcześnie. O nie! Nie! Tylko nie mówcie, że dostanę. Dobra, obroniliśmy się. Tyle dobrego. Super, dobra, no musisz naładować też mega formę. Pięknie! Ej, ten atak jest dobry. Dobra, czyli tak się bije w ten sposób, dobra. Dawaj mega formę, a co tam? Oby dostał. Trafiony? Trafiony, ale nie zatopiony, ale i tak leży, super. Dobra, słuchajcie, zacząłem nie najlepiej ten pojedynek, ale teraz wychodzimy na mocne prowadzenie. Pozostał tylko Suicune, a ja cały czas mam jeszcze swoje wsparcie Machampowe, przypominam. No może jakoś to będzie. Może jakoś to będzie, dobra, tym razem poproszę Mimikyu. Nawet lepiej. Szczerze mówiąc, ty chyba wsparć wolę Mimikyu, szczególnie jak walczymy w zwarciu, a nie na odległość oczywiście. Lolkop, siemaneczko, Mieszek YouTube, witam, mistrzu, siemano, mistrzu 100, siemaneczko. Wow, no trochę za... Ej, co jest grane? Kurde, ej, nie mogę podejść do dziada. Kurde, ja i tak obrywam, tak troszeczkę, bo troszeczkę, ale jednak. Ej, nie mogę... No dorwij go w końcu. Pięknie. W końcu coś siadło. Dobra, dawaj Mimikyu. No i dupa, Mimikyu za dużo nie zrobił. Czyli mamy, słuchajcie, w tym momencie pojedynek. No, albo mój Machamp, albo Suicune. Będzie się działo. Machamp, trzymam za ciebie kciuki. On ostatnio mi ratował tyłek, ten Machamp. Może i tym razem tak będzie. Oby. Dobra. Machamp. Cztery łapy to nie przelewki. Próbuj. Daj z siebie absolutne 100%. Dobra, dawaj mi Mimikyu jednak. Dobrze jest. O, cholera, ten dziad. Dobra, zbierz tego boosta, kurde, chciałbym boosta zebrać, co jest na środku, a nie mogę go zebrać po prostu. Aha, super, już zniknął. Kurde, ej no, Suicune jest jakiś tak przerąbany, że nie potrafię po prostu dojść do niego. Dobra, może, no, przestań mi odpychać, Suicune. Dziadzie jeden. No, dobra, nie jest dobrze, słuchajcie, mieliśmy przewagę w tym meczu, no ale dosłownie wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Dobra, ciśniesz go. Dobra, spróbuj, no nie mogę uderzyć w ogóle, słuchajcie, no nie wiem co jest grane, po prostu nie mogę mu przywalić. No super, tylko tego nam brakowało. No to chyba GG mamy. Nie no, dobra, walczymy do końca. Dawaj, walcz go, niszcz go. Dobra. Nie no, jak ja to jeszcze ugram, to będą jaja. Nie ugram, kurde, ale to zepsułem na własne życzenie, nic z tym matchampem nie zrobiłem, dosłownie nic. Ajajajajaj, a Machamp dokładnie pokazuje to, co ja w tym momencie czuję po tej walce. Dokładnie tak, tak właśnie to wygląda. Tak to wygląda, Machamp, ja cię rozumiem, przyjacielu. Niestety nie zaczynamy tego streama jak ostatnio, czyli ostatnio zaczęliśmy od wygranej, a potem było coraz gorzej.
Dobra, ej, dajmy Battle Next Opponent. W sumie ciekawe, jak to działa. Czy to po prostu szuka wtedy kogoś innego? Chyba tak. No zobaczymy. Kodzik, pamiętacie? Zobaczymy, jak to pójdzie. Jaki Pokémon powinien pojawić się w Pokénie? Ja się boję, Kuba, że żaden się już nie pojawi, bo nie wiem, czy oni już teraz dają tam jeszcze jakieś aktualizacje. Ja zamiast... chciałbym zobaczyć Greninja. Cyrylek, ojejku. Cyrylek. I ten jego straszny Pikachu. No już się boję. Dlaczego ciągle... No nie, jeszcze zaczyna od Pikachu. Judy, kiedy Zelda? Dzisiaj dwa odcinki Zeldy. Jeden o 14, a drugi pewnie gdzieś 17. No to przerąbana sprawa. Nienawidzę tego Pikachu. Dosłownie, Pikachu Cyrylka to śni się po nocach. Dobra, uuu! Kurde, jak to on mnie dopadł pierwszy? Przecież to ja używałem tego. Naprawdę? Nie, no dobra, no, znowu mnie dopadł. Ej, szybki jest, ten Pikachu jest cholernie za szybki. W sumie to w moim teamie brakuje mi też jakiegoś szybkiego Pokemona. Kurde, za wcześnie użyty Rayquaza. Prawdopodobnie. Oczywiście, że za wcześnie. No obroń się w końcu, Lucario, co ty robisz? Nie, ten Pikachu, no co z tego, że mu przywaliłem jako pierwszemu, skoro jemu nie da się w ogóle przywalić dobrze. Dobra, 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 w końcu. W końcu coś dobrego, wow, 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 tak, coś dobrego. Wow, no to za dużo było. O, Lazar, piąteczka, dzięki wielkie, Lazar, dziękuję. Pokardmaster, witam. Dzięki, Lazar, dzięki. Ej, dobra, znowu daję. Tym razem niech pierwszy wchodzi Machamp. Jezu, dlaczego ten Pikachu jest taki mocny? Siema minimalny, witam. Siemaneczko. O, i dobra muzyczka przynajmniej do tego wszystkiego. Dobra, Mimikyu, walcz. Musisz mi pomóc, bo jak ja dzisiaj nic nie wygram, to jak to będzie w ogóle wyglądać? Pięknie! Wow, to było dobre. To mi się podobało akurat. Dobra, przywal mu w końcu. Muszę mniej więcej skumać, jak ten Pikachu walczy. Wow! Dobra, ej, Machamp to jest po prostu dobra kontra, mam wrażenie na... O cholera, tylko nie on, tylko nie on, tylko nie on! Tylko nie on! Kurde, przywal mu w końcu, pięknie, dostał! Dostał z dystansu, świetnie. Dobra, zużył boosta, niewiele zrobił, jest dobrze. Machamp wyrównał nam nieco szanse, słuchajcie. Zaczęliśmy nie najlepiej, no ale teraz, Machamp, ciśniesz. Wiem, że tamta pierwsza walka to była dla ciebie taka tylko rozgrzewka, że dlatego tak... Ojejku, Gengar. Gengarinho! Gengarinho, Gengarinho. Dobra, lecimy więc z tobą. Kurde, już mnie dopadł, no już mnie dopadł. Dobra, oby oberwał. Rayquaza tak, wiesz co, z całych sił. No serio, nie dostał? On się chyba zdążył skryć pod ziemią. A przynajmniej na to wygląda, dobra. Aha, świetnie, no tego gościa nam tylko brakowało. Dostał, super. Ten specjalna umiejętność Machampa działa, kiedy jesteśmy dość blisko, więc dobrze jest. Uhuhu. Kurczę, nie? Machamp, robisz to. Tam jeszcze został Lucario, czyli też dość groźny dziad. Ej, auć. Kurczę, ej, no nie mogę się ruszyć dosłownie. No super, jeszcze dostaliśmy z tej kontry. No to najlepiej po prostu. No jasna cholera, no nie mogę podejść do niego, naprawdę. Próbuję, ale to jest niemożliwe wręcz. No Machamp, próbuj w końcu, dobra, w końcu jakiś wyprowadzony atak. No, już prawie leży. Cholera, Mega Gengar jeszcze na koniec? No, tylko żeby mnie nie trafił. Nie trafił mnie! Nice! Dobra, ludzie, jest ciężko, ale Machamp jeszcze żyje, czyli został nam tylko Lucario do rozwalenia. Dobra. Machamp, ja wierzę, że ty chociaż zrobisz jakiś taki minimalny damage na nim. Minimalny damage potrzebny. Dobra, Mimikyu. Tak, żeby chociaż troszkę oberwał. Dobra, pięknie! Okej, Machamp, robisz to. O cholera, tylko nie on, tylko nie on. Jak ja nie lubię tego Latiosa. Jak ja go po prostu nie cierpię. Aha, i zrobił swoje. O, spróbuj! Pięknie! Jeszcze! Wywal mu jakiś cios, jakąś bombę. Ej, pięknie! Machamp, co tu odwala, ludzie! Ten Machamp to jeszcze ma szansę rozwalić wszystkich! Ej, nie wierzę, no jak... Machamp prawie rozwalił wszystkie poksy Cyrylka, no ale dobra, no niestety poległ, ale spokojnie.
On jest osłabiony, a nam został jeszcze Garchomp. Siemaneczko, Lukatron. 0021 Sienka Julia, i może dasz mi radę, bo chcę kupić Switcha, ale nie wiem, czy kupić teraz, czy czekać do okresu świątecznego, bo wtedy może. Kupuj teraz. Wersja Switcha i powodzenia. Słyszałem, że ma wyjść nowa wersja Switcha, ale to ma być ta wersja mini. Ja polecam tą wersję, która jest. Po co mała wersja? Kupuj większą, kurczę, tą, która jest teraz. Raczej większa nie wyjdzie od tej, co jest w tym momencie, więc no ja mówię, ja bym polecał chyba kupić, kurczę, teraz, jak jest ta, a nie na jakąś tam małą czekać, wiecie. O cholera, tak, zaczynamy. Dobra, nie zrobiło to zbyt wiele. Jak ja to przegram, to jest po prostu, to będzie piękne. O cholera, już? O, weź go wezwij w końcu tego Mimikyu. Kurde, źle się dzieje, dobra. No nie, 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 powiedzcie, że nie dostanę. Uff, wybroniłem się jakimś sposobem. Super, no po prostu super. No, zaatakuj w końcu, Garchomp. Dostał. Mamy to, ludzie. Mamy to. Nie wierzę, udało się. Kosiara weszła. Ekscelencik. Ciężki pojedynek, ale Garchomp na szczęście zdołał zrobić to, co trzeba. Czekałem na ten atak i udało się. 1-1 dzisiaj w walkach. O, brawo, Garchomp. Początkowo Pikachu wygrał, no ale potem, słuchajcie, Machamp zrobił grę. No nie oszukujmy się, Machamp robił grę w tym pojedynku. Oj, dobry Pox. Dobra, i wszyscy dostają punkty. Dobrze, w końcu ponabijam sobie te punkciki. Lucky bonusy. Po co mi lucky bonusy? O, siema, Cherry, witam serdecznie. Tryb kosiarka aktywowana, dokładnie. Dobra, szukamy kolejnego przeciwnika. Sprawdzimy, czy nikt mnie nie dodał jeszcze do znajomych. Przypominam, że macie jak coś, jak ktoś jeszcze mnie nie ma, a ma Switcha, to macie friend kodzik tam. Dobra, Battle Next Opponent. Zobaczymy, kto tym razem nam się trafi. Czy w ogóle ktoś nam się trafi. Zacznijmy chyba standardowo od Lucario. Taką mam taktykę. Lucario, Machamp, potem Garchomp na koniec. Zobaczymy. Jak tam Dzionek? A dobrze, Agnieszka. Nowe robótki z Dzicha, witam. Kubek, BK, siemaneczko. Macie Dałecki, elo. Elo, elo. Kto tym razem? Player 2. A, bo trafiło nam tego. Nikogo nam nie trafiło. A dobra, już kogoś, już nam z kimś połączyło, dobra. Zagrasz potem innymi Pokemonami? Nie, dzisiaj gram tymi trzema, bo chcę się nimi nauczyć walczyć. Mr. Fresh, dobra, kolejny z widzów. Kolejny z widzów, dobrze, Mr. Fresh, no, czekamy. Zobaczymy, o, w końcu walczymy w jakimś innym miejscu. O, siema Adam, witam serdecznie. Jak tam mija sobota? A dobrze mija. Dobrze, źle zaczęliśmy, bo porażką, ale teraz jest tylko lepiej. Cieszę się, bo to był ciężki pojedynek z Cyrylkiem. Zawsze są ciężkie pojedynki, szczególnie z tym jego Pikachem. No, ale jakoś poszło. Kurde. Nie pykło nam to. No, walnij go w końcu. Ojojoj. Nie lubię tego ataku Gengara. No nie lubię. No co ja mogę wam powiedzieć? Pięknie. Bitym. Kurczę, no załatw go. Pięknie. Kurczę, no i znowu mnie dorwał. Dobra. Musimy użyć Rayquaza, tylko w końcu użyć tego Poxa skutecznie. Może się uda. Oby. Pięknie! Dobra. Kurczę, chciałem na dystans wziąć Gengara, ale nie pykło coś. Kurczę, no znowu nie udało mi się uderzyć z tej aura sfery, czy co to tak właściwie jest. O nie, nie, tylko nie on, tylko nie on. Dobra. Szybko, załatw go zanim... Dobrze, zanim ten Latios porobi swoje. Okej. Okay. Pierwszy pojedynek Lucario wygrany. Został Decidueye i inny Lucario. Dobrze. Próbuję i nie mogę, co jest? Wiesz co, Dark Kiri, to nie wiem, może po prostu połączyło mnie z innymi osobami. Może za chwilę z tobą połączy. Zobaczymy, za każdym razem daje Battle Next Opponent, więc jest szansa, że kogoś innego jednak wylosuję. No, zależy ile osób się łączy z grą, co nie? Dobra, lecimy. Mr. Szymon, Kapi, witam. Siemaneczko. Luxray GX, witam. Kurde, no nie obroniłem się. Dobra, o cholera, naprawdę? Aż tak szybko? No super. Dobra, dawaj tego Mimikyu. Dobra, teraz wywal z tej dzidy. Dzidą go. Ej, pięknie, nawet nie jest w stanie za bardzo reagować. Ej. Wow. Kurde. O, okej, okay. Obroniliśmy się, ale tylko przez chwilę dosłownie. No i jest i Veltal, ale chyba się odsunąłem dość daleko, nie powinien mnie trafić. No, na szczęście mnie nie trafia.
Pięknie! Dobra, dawaj jeszcze raz. I... normalnie kamehameha. Kurczę, no i dobra, chyba leżymy. Chyba ten cios nas wykańcza, ale dobra, Lucario zrobił swoje, brawo Lucario. Mimo tego, że obity prawie załatwił Decidueye'a, no to standardowo w tym momencie jazda z Machampem. Czemu nie? To kość. No kość, ale jak dzida wygląda, więc... Może, można mówić, wiecie, dzida takie powoduje większy respekt. Ta, Machamp, ja tam wierzę w ciebie. Wierzę, kumpel, w ciebie, że sobie poradzisz. No dobra, czyli... teraz mogę kogokolwiek... dawaj jeszcze raz Mimikyu. Let's go. Spróbuję... właśnie może... a wiecie co? A może dawaj mi od razu. Od razu to. Kurczę, nie wiem, czy nie za szybko tego użyłem. No, za szybko. Ale dobra, to ładnie nam wyszło. Dobra, jeszcze raz go w dół, jeszcze raz w dół. Przywal mu. Auć! No tego to się nie spodziewałem do końca. Pięknie! Nie no, z Mimikyu to my sobie poradzimy. Albo i nie. Kurde! No to ładnie mnie pocisnął ten Decidueye. No Decidueye też robi tutaj, robi walkę. Serio? Jeszcze się bronisz? Dobra, padł. Super, czyli został nam tylko i wyłącznie bodajże Lucario. Kupiłem przed chwilą Cetera na Switcha. O! A to spoko, Kerafax, ale no nie mówię, no dzisiaj to się ścigamy w Mario Kartach. Ja liczę, że na Mario Kartach będzie dużo ludzi dzisiaj, więc mnie proszę mnie nie zawieść, ludzie, może jakiś rekord pobijemy. Jeżeli chodzi o ilość osób, z którymi będę grał jednocześnie. Czemu on jest czerwony? Bo użył swojej specjalnej zdolności. Zwykle ta zdolność powoduje mega ewolucję. No ale w momencie, w którym jakby wiecie co, Pox nie ma mega ewolucji, no bo Machamp nie ma, to on się po prostu zmienia taki kolor na czerwony. Ładnie. O cholera. No nie uciekłem przed jego atakiem, auć. Mega Lucario. No on ma ładnie wyglądający ten atak. Oj, ładnie wygląda. 138 hits. No tak trochę dużo. Pięknie. Dobra, mniej więcej wiem już jak nim walczyć czasami, ale nie zawsze. Machamp, musisz więcej z ciebie dać, kumpel. Super. No nie daję rady już mu. Dobra, jeszcze chociaż go zaraz obij. Raz chociaż. Pięknie, dobra. I teraz ciśniesz. Dobra, nie udało się. Słuchajcie, Lucario z połową życia. Machamp takie, no nie dało się więcej zrobić, no nie dało się więcej zrobić. W takim razie Garchomp wchodzi. Będzie rekord, 10 miejsc na Diego, no. 10 miejsce na Diego, wiesz co, Pokard, jak możesz? No jak możesz? Siema na Jublix, witam. Mr. Cizoro, siemaneczko. Dobra, trzymajmy kciuki za Garchompa. Garchomp to jest ten taki, który zawsze daje mi zwycięstwo, niech tym razem również mi je da. Aha, dobrze, zaczynamy. Cholera! Jak ja tego nie cierpię. Dobra, Mimikyu, podejdź tutaj. Serio trafił mnie jeszcze? Kurde, ej, co się dzieje? Ej, źle, źle, źle. Co jest, co tu się odwala z nim? Odepchnij tego dziada w końcu. Nie no, nie wierzę w to po prostu. Lucario nawet nic nie dostał i mnie ciśnie normalnie. No nie, jeszcze pierwszy użył tego ataku. Dobra, proszę cię, próbuj. Dostał, dobra, kosiara wejdzie, ale powiem wam, że nie wiem. Po prostu nie jestem w stanie jakoś podejść do niego Garchompem. Oj, niebezpiecznie. Jeszcze się trzymam, ale może teraz? Jest! No Garchomp to jest po prostu finisher u mnie. Finisher absolutny. Brawo. I to jeszcze wygrana w formie mega Garchompa. To robi różnicę. Czyli dzisiaj dwa pojedynki wygrane, jeden przegrany. Na razie wychodzimy w końcu na plus, co nie? Siema Rubin, witam. Gdybyś połączył Machampa z Steelixem, dałbyś radę. No raczej. Widzę, że wszyscy pamiętają, co się wczoraj działo. Dobrze jest. Słuchajcie, dobra. Battle next opponent. Zobaczymy, z kim tym razem połączy. Wasze zdrowie, moi drodzy. Dobra, oczywiście od Lucario. To jest chyba lepszy pomysł, słuchajcie, bo naprawdę, jak ja grałem wszystkimi poksami, za każdym razem innym, ja już po prostu nie pamiętałem, który poks co robi, no to sensu nie było. Jak się nauczę w końcu grać... o, Lucandmat! Czyli wielki rewanż. Dobra, z Lucandmatem dzisiaj przegraliśmy. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Siema Milon, witam serdecznie. Huh. No to nieźle, słuchajcie, mój Lucario czerwony, żeby się czymś odróżniał. O kurde, no mam czerwonego Lucario, podoba mi się to. Taki może być. Dobra. Ej, ale piękny jest czerwony, taki trochę shiny, ale nie do końca. Kurczę, jak sam chciałem uderzyć mu z tego.
A nie pykło. A, chciał mnie, kurczę, skontrować. A tu nie ma tak dobrze. Ładnie. Mam nadzieję, kurczę, nie wiem, czy za szybko nie użyłem Rayquazy. Zaraz się przekonamy. No, za szybko oczywiście. Standardowo. Pięknie! Dobra, jeszcze raz mu przywal tam. O! Dobra. Kurczę, no myślałem, że przeskoczę nad nim. Aha, no super, Frogadier, jak ja to lubię. Jezu, co to jest? A, bo to jest atak Frogadiera. Dobra, ładnie. Teraz podbiegnij do niego i... Jak mnie odepchnął, skubaniec? Pięknie! Ej, dobra, ładnie obrywa. Ale ja też, no nie ma to jak bratobójcze bitwy pomiędzy dwoma Lucario. I ciśniesz go teraz, 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 dokończ tę robotę, jest już prawie wykończony. Dobra, mój Lucario silniejszy. Ciekawe, czy zmieni się jego kolor. Ciekawe, czy zmieni się teraz jego kolor w trakcie kolejnej walki, jak będzie już nie będzie walczył przeciwko innemu Lucario. Ale czerwony wygląda naprawdę ładnie. Wygląda naprawdę ładnie, no nie oszukujmy się. Szkoda, że takiej shiny nie ma, bo normalnie Lucario shiny to jest taki złotawy bodajże. Dobra, Decidueye. O, Decidueye ostatnio porobił grę. Mam nadzieję, że tym razem mu się nie uda. Tak dobrze. Wow, nice. Dobra, teraz się trochę poblokujemy. Pięknie. Ajajaj, pięknie i użyłem złego ataku, super. Dobra, weź dawaj to. Dobra, musi dostać, no nie ma opcji, żeby nie oberwał. Świetnie, dobrze. Też ma już, wiecie, może użyć swojej mocniejszej formy, ale może użyć Bursta. Ale ważne jest to, że miał obniżone statystyki, no i dostał równo. Dobra, daj, najlepiej to mu nie daj użyć w ogóle tej zdolności. To byłoby najlepsze. Kurczę, no nie mogę go trafić. Za szybko się przemieszcza. Może teraz? Nice. Nice, Lucario, robisz tę grę, robisz tę grę. Robi ją! Dobrze, ale to będzie, słuchajcie, rewanż. Sam Lucario rozwalił dwa poksy i jeszcze będzie walczył przeciwko trzeciemu. Nie no, szanuję cię, Lucario. Coraz lepiej mi się walczy, słuchajcie, tymi pokami. Dobrze jest. Nie porobił jego Suicune. Czy dzisiaj Zeldy będzie tak wolny? Dzisiaj będą dwa odcinki z Zeldy. Czyli tym razem walczymy z Suicunem. No ostatnio Suicune w ogóle nie pozwolił mi podejść do siebie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Rayquaza, wlatuj tam na niego. Cholera, ja dostałem, a on nie dostał, naprawdę? No super, ja nie potrafię w ogóle, nie mam za dobrej kontry na Suicuna. Do niego trzeba podejść, bo na odległość to nie ma co bić tego poksa. Aha, auć. Obroń się jakoś. Kurczę, dobra, no mało zabrałem. Suicune jest jeszcze wzmocniony, zaraz będzie mógł użyć. No, to nie jest wcale pewne zwycięstwo, tylko tyle wam powiem. Ja jeszcze tego meczu nie wygrałem. Miejmy się na baczności. Miejmy się na baczności, no zobaczymy. Jeden Suicune, no Lucario jakoś sam pobił dwa poksy, więc dlaczego Suicune miałby tego nie zrobić? Machamp, wierzę w ciebie. Po prostu wierzę w ciebie, lepiej Mimikyu, bo Rayquaza ma większą szansę, że nie trafi niestety. Czy mam już nagrane? Tak, mam już nagrane. Kurde, no i nie zdążyłem się odsunąć. Lucatron 290021, a czekam, bo zapomniałem, jak tam wrażenia po piwnicy i przeszłości. Grisze oczywiście mówię o SMK 3 złote. A, właśnie. No, ja już czekam na jutrzejszy odcinek. Czekajcie, bo nie mogę podejść do niego. Nie no, ciekawie było, ciekawie, przyznam szczerze. W ogóle tak zupełnie odmienia to cały pogląd na wszystko, co nie? Cholera. Nie daj się trafić, dobra, chyba mnie nie trafi. Dobra, nie trafił mnie jakimś sposobem po prostu. No nie, 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 nie. Ej, na masakra, ten Suicune, nie umiem walczyć przeciwko Suicunowi. Sam Suicunem jakoś dobrze nie walczę, ale walczyć to przeciwko niemu to w ogóle nie potrafię. No, serio? Ej, nie no, nie wierzę w to. Do niego trzeba podejść, a jakoś, jakoś mi nie idzie to po prostu. A jak już nawet próbuję, to on w ogóle kontruje wszystko tymi swoimi... No, dorwi go w końcu, no, nie wierzę, ludzie, nie wierzę w to, co się tu odwaliło. Nie potrafiłem nawet podejść do Suicuna, jakoś Machamp, nie wiem, no nie umiem skontrować po prostu Suicuna, jak walczę Machampem. Ja cię kręcę, dobra, czyli został nam Garchomp, moja ulubiona kosiarka. Garchomp, wierzę w ciebie, przyjacielu, wierzę w ciebie, proszę cię, no nie zawiedź mnie. Wiecie co, dajmy sobie może Mega Rayquaza, może będzie łatwiej trafić. O, pięknie, no i ty od razu działasz jakoś tak trochę lepiej. Dobra, dawaj to. Kurde, trafił mnie? Nie. Dobra, nie obronił się.
Dobrze jest, ludzie. Pięknie zaczynamy. Ciśniesz, ciśniesz garczą. No, 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 no. Kosiareczka robi swoje. Ładnie oberwał. Dobra, on użył supportera, ale ja też. Ciekawe, co się stanie. Może będą supportery nawalczać ze sobą. Dobra, swoje dostał, ale ma zwiększone statystyki, więc uważajmy. Nie, no ludzie, Garchomp to jest finisher ostateczny. Trzecia wygrana dzisiaj. Trzecia wygrana. Zaczęliśmy od porażki. Mówię, ostatnio zacząłem od wygranej, potem wszystko przegrywałem. Dzisiaj zacząłem od porażki, teraz już wszystko wygrywam. Super. Widziałeś moje zdjęcie na grupie? Właśnie widziałem Kerafax. W ogóle ludzie, właśnie, słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć epicki, kurde, tatuaż, wejdźcie sobie na grupę, macie ją w opisie. Zobaczcie zdjęcie, które Kerafax tam podesłał. Masakra. Co to jest? Dobra, dajemy. Kolejny przeciwnik. Jest dobrze. Wait. Sumik, łącz się szybko, łącz się. Po prostu łącz się, to jest szansa, że ze sobą zagramy. Czy będzie dzisiaj jeszcze live? Nie. Dziennie jest jeden stream. Nie mam aż tyle czasu, żeby siedzieć cały dzień przed kompem. Zobaczymy, kogo tym razem nam trafi. Cztery pojedynki, trzy wygrane, jedna porażka. No ładnie idzie. Dzisiaj, wiecie, uczę się grać tymi poksami. O nie. Łączcie się szybko, bo mi połączyło z kompem. Ale jak się szybko ktoś połączy, to wiecie, rozłączy mnie i pykniemy. Natomiast jak się nauczy grać tymi poksami, to na tydzień będziemy kimś innym tam znowu walczyć. No ja nie chcę grać z komputerem. Połączcie się. Czy zacząłem? No gdzie tam kapi? Ja to zacznę je pewnie trenować za ponad tydzień. Ja to nie mam czasu teraz ogarniać aż tyle streamów i w ogóle takich treningów. Wiecie, ile taki trening zajmuje i co jest grane? Nie ma możliwości połączenia się z inną konsolą? What? Nie wiem, co się stało, ale dobra, łączymy się jeszcze raz, dajemy. W ogóle czekajcie, sprawdzę na szybciutko zaraz, czy ktoś nie dodał. Jutro Lies Infinite Fusion, Judy! No, no tak, tak, Panda Ken, normalnie, no tak napisałeś, że chyba zrobię tylko dla ciebie streama normalnie. No słuchajcie, jak widzę takie komentarze, jutro stream ma być, to po prostu, no bardzo fajne komentarze, no po prostu, idź stąd dziecko, idź stąd, idź. Nie siedź za długo. Są wakacje, ale nie ma co, idź się uczyć. Lecimy dalej, dobra ludzie, kolejny friendly match. Przypominam, bo niektórzy mogą mieć nieustawione, ludzie, gramy team battle, pamiętajcie. Kodzik od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I lecimy, no i to ustawcie sobie po prostu tak jak ja, więc się powinno trafić. Lecimy, go. Ulubiony typ? Ulubiony typ to ciemność oczywiście. Dobra, standardowo, 2, 3. Ukulele, Demax, witam serdecznie. Dobra. Witam. Bierzemy oczywiście supporty takie, jakie były. One są dobre, one są skuteczne. Szkoda, że stadionu nie da się wybrać. Naprawdę chciałbym zagrać na Magikarp Festival w końcu. No i dobra, standardzik. Czy jutro też będzie Zelda? No prawdopodobnie tak. Ogólnie chcę codziennie wrzucać Zeldę. Przynajmniej jeden odcinek dziennie. No dzisiaj będą dwa. I Cyrylek. No dobra, czyli rewanż z Cyrylkiem. No nie, ej, to jest nieuczciwe, Cyrylek. Cyrylek, ty podły... Podły draniu, wziął sobie dwa Pikachu, o, ale za to walczę na Magikarp Festival. No nie, ale Cyrylek to jest bardzo nieładne zachowanie, kolego. A on po prostu, wiecie, on jest mistrzem nawalania tym Pikachu, więc wziął sobie dwa. No ja tak, ja się tak nie bawię, tylko tyle chcę powiedzieć. Kurczę, dobra. No nie podoba mi się takie zachowanie. O, ładnie. Kurde, no chciałem go złapać, to mi pierwszy złapał, serio? Serio, jak on to zrobił? Co to się dzieje? Piekarz, no! Piekarz oczywiście i jego super chat, tak zwany specjalnie piekarza. Pięknie, ale mu... Dobra, no i oczywiście za szybko Rayquaza użyłem. Dzięki wielkie piekarz za super czacik, za dyszeczkę. No nie, no jak ja mogłem tak to zepsuć? Czemu używam tej Rayquazy za szybko? Auć. Auć. O nie, tylko nie on. Ładnie. A nie, to nie ja mu przywaliłem. Ej, myślałem, że to ja ode mnie oberwał. No nie, kurde, za mało mu zabrałem. Za mało mu zabrałem. Co to za gra? XD, Yokegeki, słuchaj. Nie wiem, do której klasy podstawówki chodzisz, ale jest coś takiego jak tytuł streama. Naprawdę, ja się zastanawiam. Zawsze zastanawiam się nad ludźmi, którzy wchodzą na streama i nie przeczytają nawet, co to za tytuł. To trzeba, to już trzeba mieć większy pomysł na życie. Dobra. Powiem tylko tyle. No będzie ciężko, jak ja tutaj samego Lucario będzie ciężko rozwalić. Nie, nie wyszło mi początek walki. Kurde, no dlaczego nie użyłem tego?
Co jest grane? No i super, jeszcze mnie chyba zjedzie tym atakiem. No, użyj w końcu tego, dobra. No, skocz i jazda go. Pięknie, masa. Machampa robi swoje. No serio, no nie. Znowu mnie z tego trafił. Kurczę, no nie mogę jakoś... Dobra, YOLO. Dawaj, oho. Już mi się to podoba. O nie, chyba mnie nie trafi z tego. Wow, ale idealny skok mi się trafił. Dobra, może teraz. Dobra, ja go trafiłem na szczęście. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Dobra. I atak masą robi swoje. Jakbym Huntera słyszał. Powiem ci tak, Darkiri, to ja w ogóle zrobię chyba specjalny film ostatnio ulubionych pytań na streamach. Wśród ulubionych pytań moich jest, co to za gra? Ostatnio się pojawia genialne pytanie. O co w tej grze chodzi? Po prostu tak uwielbiam pytanie, o co w tej grze chodzi? To w co bym nie grał? Gram w Heroesy. 15 stream z Heroesów. Ktoś wchodzi. O co w tej grze chodzi? Wytłumacz mi. Człowieka szlak czasami trafia, musi się zrozumieć. Oj, Cyrylek, mnie już ten twój atak nie... Kiedyś robił na mnie wrażenie, teraz już na mnie nie robi takiego wrażenia. Pięknie. Kurde, tylko ten głupi Latios. No serio? Złapał mnie? Ale tu są dwa Pikachu, to jest tak przesrane. A ja jeszcze z tego Rayquaza pewnie go nie trafię, niestety. Dobra. No, szkoda, że się obronił jednak. Ładnie. Wybacz, Pikachu, nie chciałem ci robić takiej krzywdy, ale czasami trzeba. Kurde, no nie dostał. Może teraz. Jezus kochany, no przestań mnie nawalać tymi głazami, ty potworze. No nie, nie, chyba leżę. Chyba mnie, tak, KO. Jeden Pikachu, dobra, słuchajcie, no Garchomp jest mocny, ale nie da rady z dwoma Pikachu, szczególnie, że to są Pikachu Cyrylka, no nie ma opcji. Tyle wam powiem, to będzie zbyt ciężkie. O proszę, Adam Paluszkiewicz, nowy wspierający, witam serdecznie. No, powolutku liczba wspierających znowu zacznie sięgać, słuchajcie, 80. Twoje zdrowie, Adam. Chciałbym wygrać Special for You, ale nie wiem, czy się uda. O cholera. No, do tej muzyki to w ogóle fajnie się walczy. Cholera, nie traf mnie. Kurde, trafił mnie, dorwał mnie. Adam, dziękuję bardzo. Uszanowanko, siemano, witam. Witam, no kurde, będę walczył, żeby to wygrać jakoś, wiesz? Ale będzie ciężko, powiem ci tylko tyle, choć... Kurde, no jak on mnie dorwał mimo tego? Dobra, traf go, kosiarka niech zrobi swoje. No nie obronił się przed tym. Dobra, w końcu dostał. No bo ile można czekać? No nie, jeszcze on. Kurde, jakbym go szybko załatwił, to jeszcze by to jakoś miało sens, ale teraz to jest przekichane. No, serio? Ej, nie mogłem się ruszyć, dosłownie. Nie mogłem ani tego skontrować, ani nie mogłem się obronić. No niestety, jakaś porażka też się musi trafić. Siema, Wolzy, witam. Lecimy dalej. Czyli mamy 3 zwycięstwa. I 2 porażki póki co. Dobra, standardowo, Lucario. Źle zacząłem walkę w ogóle, bardzo źle zacząłem walkę. Jaki kod? Kod to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Od 1 do 8. Tak wygląda kodzik. Azaron! O proszę! W końcu ktoś inny nam się trafił, nie tylko, wiecie, z Azaronem jeszcze nie grałem chyba, jak pamiętam. Nie no, nie grałem chyba z nim. Ale widzę, że zaczął ciekawie bardzo, 42 zwycięstwa. No widzę, że Azaron może być trochę doświadczony. No dobra. I to na lodowym terenie jeszcze. Nie popisaj się dla nowego wspierającego. Adam, teraz postaram się Dobra, może nic nie mówię lepiej. Dobra, bij tego Breaksena. Wow. O teraz! Jakim cudem to on mnie pocisnął, jak już go miałem? No ciśnij dziada w końcu. Ej, nie, no pytań nie mam. Co tu się dzieje? Jakie on ma te kule? Kule ognia. Kule ogniste. Breaksen nawala. Dostanie? Dostał, dobrze. Dobra, zbieraj te buściki. Jejku, czy to on ma jakieś samonaprowadzanie? Ej, on... Breaksen ma bardzo dużo jakichś takich... obszarowych ciosów. A przynajmniej na to wygląda. Jasna cholera, i dawno nie walczyłem z Breaksenem. W ogóle nie znam sposobu walki tego Poxa.
Tak, absolutnie nie znam jego sposobu walki. Dobra, może teraz. Dobra, jeszcze raz próbuj. Noho. Zaraz zobaczymy, jak bije z czegoś mocniejszego. O nie, 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 tylko nie to. Auć. To będzie bolało. To będzie bolało. Siemka Ines, Smerfon, witam. KO. Kurczę, Breaksen, do Breaksena trzeba podejść, bo jak nie podejdzie się, to masakra. Dobra, w takim razie Machamp. Machamp, ciśniesz ty, kumplu. Machamp robi grę, ale czasami... Machamp jak walczy przeciwko takim dystansowym przeciwnikom. W ogóle skąd on ma te kulki? Machamp, skąd ty masz te kulki, do cholery? Dobra, lecimy. Ja tam w ciebie wierzę, przyjacielu. Ja wierzę, że ty dasz radę. Oby. Oby tak się właśnie stało. No kurde, no dlaczego nie jestem w stanie? No. Dobra, teraz. No, no nie trafiłem. W ogóle nie trafiam. Dobra. Pięknie. Pięknie. Pociśnij w końcu z czegoś mocniejszego. Dobra. Ale go załatwiam. Dobra, 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 dobra. Teraz, teraz breaks. Pięknie. Machamp, za to cię szanuję. Rozumiesz, Machamp? Za to cię szanuję. Że jak ty już wściekniesz się, to robisz grę. Dostał Pikachu i Mewtwo. Ciekawe, który pierwszy. Bica robił, jak widać. Dobra. Pikachu jednak, czyli to jest jeden z tych najstraszniejszych dla mnie absolutnie poksów. Dobra, Rayquaza. Chociaż Rayquaza nie jest taka dobra na to. Na takiego Pikachu, który jest no po prostu szybki. Serio? Ej, jakim cudem to on... O, chyba znowu... Nie, nie umiem. Nie mam dobrego wyczucia na używanie Rayquazy, zauważyłem. O, teraz tu już w ogóle to wyczucie to jest po prostu poziom ekspert. Aha. Pikachu leje Machampa. No, co to za czasy. Dobra, w końcu dostał. Dobra, aha, on użył tego. O, nie, 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 tylko nie to. Może się uda go dorwać. Pięknie. Dobra, on dorwany. Tylko jemu nie mogę dać pozwolić użyć tego bursta. Machamp. Musisz go... Nie, ty nawet nie chodzi o to, że musisz go obić. Ty masz go rozwalić, rozumiesz? O cholera, powiedzcie, że nie użył tego. Pięknie! Unik Machampa godny po prostu najlepszych. Dobra, ładnie. Auć! No to już trochę gorsze. Kurczę, nie, 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 nie daj się. Kurde, no nie, jest źle, jest źle, 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 źle. No proszę cię, Machamp, jeszcze raz go, chociaż przywal mu zraz. Miałeś to wygrać, no ale dobra. Dobra, dostał, dostał. Kurde, KO. Dobra, czyli znowu wszystko na Garchompie. Wszystko spoczywa na Garchompie w tej lodowej krainie. Garchomp będzie miał jeszcze Mewtwo. No ciężka sprawa. Pikachu z Morajudiego, dokładnie. Dokładnie. Czy mam jakieś opóźnienie streama? Dark Kiri to powinno być dosłownie minimalne. Nie wiem, może z 3-4 sekundy, nie wiem. No nie, albo 5 max. Tak mi się wydaje. Dobra. Mimikyu? Jazda. Kurde, no dlaczego nie użyłem tego ataku? Dobra. Teraz Mimikyu. Serio? A, Snivy'ego, oho. No to fajnie. Kurde, ale się wymienialiście. Ej, serio? No, traf go w... No nie wierzę, nie no, Pikachu, no jak ja tej zmory mojej nie lubię. Dobra. No trzeba, trzeba YOLO, trzeba próbować kosiarki, no bo jakby, jakżeby inaczej, co nie? Dobra, Pikachu dostał. No Pikachu mamy z głowy, ale nie zmienia to faktu, że jeszcze będzie walka z Mewtwo, więc... Ciężka sprawa, ludzie. Ciężka sprawa. Siema, Mateusz Gąsior, witam. Jak tam u mnie mówisz, a u mnie to dobrze, chociaż lepiej byłoby, gdybym wygrał, bo jak przegram, to wyrównamy porażki ze zwycięstwami, będzie 3-3. Ale póki co, no, dawno z Mewtwo też nie walczyliśmy. Dobra, Mewtwo. Mewtwo, Mewtwo. No to co? Może mimo wszystko weźmiemy Mewtwo. A czy biorę za Mewtwo? Mimikyu. Pięknie, dobra, dostał. No nie, no nie, no nie, tylko nie to. Wow! What the fuck? No to źle, nie, to się źle, absolutnie źle zaczyna. Proszę, nie, nie bądźcie, że mnie trafi. Dobra, nie trafił mnie. Co on się tak uniósł długo w powietrzu? Dobra, złapaliśmy go. Pięknie! Garchomp, ja w ciebie wierzę. Kumplu, ja w ciebie wierzę, dosłownie. Dobra, Garchomp robi powoli grę, ale... Bardzo powoli robi grę.
Nie, Garczą, rób coś! Nie byłem w stanie się zbliżyć do Mewtwo. Mewtwo za wysoko skakał. 3-3 w pojedynkach, 3-3. Garczą w końcu musiał polec, ale dobry pojedynek był. Zobaczcie, no dosłownie wymiana. Raz on, raz ja, raz on, raz ja. Ale dobrze jest, Garczą, spisałeś się i tak cię lubię, i tak cię lubię. Wszyscy dostają te skill pointy. O, 5 star battle count, super. Więcej trofek. Dobra, battle next opponent. Chyba przyniosłem ci pecha. Nie no, Adam, spokojnie, zaraz będzie lepiej, wierzę w to. Wierzę w to, że będzie lepiej. Wiecie, jak coś, to dołączajcie do walki, możecie teraz na mnie trafić. Lecimy dalej. Searching. Kto tym razem? Przypominam, mówię wam, no dosłownie opóźnienie może być z 5 sekund, ale myślę, że jest krótsze. Aha, znowu z nikim nie połączyło, ale to damy chwilę. Siema Cross, o, siema ziomik, jak tam po wczorajszym, o, daj spokój. Najgorzej, no nie wiem, kiedy teraz będą Infinite Fusion, kiedy ja zdążę to wytrenować. Lexor, takie pytanie zadaj na fanpage'u Frikimonów, nie do mnie. No nie chcę walczyć z kompem. Tej walki, pamiętajcie, nie uznajemy, to jest tylko komputer. So you know. Czemu nikogo nie łączy? Przecież Dark Kirito między innymi mówił, że próbuje się połączyć. Co jest grane? Nawalaj kulami. Pika. Dobra, lecimy dalej. Serio nikogo jeszcze nie połączyło? Z czemu masz pod nikiem, że jesteś? Wiesz, Paweł, to ma działać na psychikę przeciwników. Dobra, to nie znaczy, że tak jest. Dobra, w końcu kogoś połączyło. W końcu. Bartek Wysocki, siemaneczko. I czy będzie tylko Pokken? Nie, Pokifa Gaming. O, znowu Cyrylek. No nie, dobrze, przynajmniej, że ma jednego Pikachu. Nie, dzisiaj za jakieś 17 minut włączamy z Mario Karty. Żeby nie było, nie no, sam Pokken na streamie to byłoby trochę za mało, a Mario Karty to porządne wyścigi, więc wiecie. Muszą być. Cyrylek i Gardevoir. Auć. No trochę boli, no nie powiem, że nie. Ale ja też mam ciosy. Ej, co to za obrona? Ej, fajna w sumie. Dobra, bijemy się na dystans. Ale zabawa, patrzcie, no po prostu. Podoba mi się to. Kurde, jaki to ma długi obszar działania. Dobra, dawaj dalej. Ładnie. A spróbuj z tego bić. Dobra, ciśniesz dalej. No, ładnie. Znaczy nie ładnie. To ja oberwałem, dlaczego powiedziałem ładnie. Dobra, teraz. Wylądowała, może dostanie. Dobra zabawa na razie nam się szykuje w tej bitwie, słuchajcie. Naprawdę dobra zabawa. O, i znowu to samo. Dobra, teraz ciśniesz. Kurde, no i znowu mnie dorwała. Przeklęta gar... Ej, no! Nienawidzę tego momentu, bo to jest... Ej! Naprawdę nie mogę nic zrobić. No co to ma być, że po prostu no Gardevoir mnie dociska tutaj do muru i ja nie mogę ruszyć się dosłownie. O, dziękuję grze, że w końcu mnie wyswobodziłaś z tego miejsca. Dobra, ciśniesz ją... O kurde. Dobra, może nie podejdzie. Ej. Trafi? No nie, trafiła. Kurde. Trafiła. No dobra. Wiecie co? Tym razem Machamp będzie jako ostatni. Zacznijmy tym razem od Garchompa, bo boję się, że Machamp... ciężko byłoby mi walczyć przeciwko Gardevoir Machampem. No zobaczymy. Dobra. Próbujemy, że tak powiem. Próbujemy. Round 2. No to chyba trochę za wcześnie użyte. Mam wrażenie. No zdecydowanie za wcześnie. No ładnie. Kurczę, nie. Dobra. Mimikyu. No i koniec, dobra. Garchomp prawie, że bez strat życia załatwił Gardevoir. Czyli został nam Lucario i został nam Pikachu. Ma znaczenie, w której lidze jestem? Wiesz co, Dark Kirito? Chyba nie. Chyba nie, powinno cię połączyć. Tak mi się wydaje. Dobra, Rayquaza.
Rayquaza. Ciekawe, czy nie zdążył zrobić uniku, bo w sumie był w ruchu. Boję się, że chyba niestety... Nie no, nie zdążył. Uuu, nice. Dobra, teraz podziemny atak. A, dupa, nie wyszedł mi podziemny atak. Dobra, ale to nam wyszło. Super, dobra, dobra, ajdź. Kurczę, no nie mogę znowu się ruszyć. Tutaj to połączenie z Latiosem... No, no nie przepadam, co tu dużo mówić. No nie przepadam. Ładnie. Aha, super. Ciekawe, czy dostanie, czy będzie unik. Kurde, zrobił unik. No to nie będzie kosiarki w tym pojedynku, niestety. Kurczę, no... Nam się skończyła mega forma. On jeszcze ją ma, ale po co mu mega forma? Nawet z niej nie korzysta. No nie, unik! No i... No i niestety, nie zdążyliśmy. Oj, Garchomp, Garchomp. Dobra, Machamp. Znowu wyjdziemy na minus, masakra. Będę wymaksowany. Dobrze, Dark Kirito, to dobrze. Siema, trollarz, witam. Dobra, no to zostaje nam jedyna nadzieja w Machampie. On już nieraz ratował nam tyłek, więc wierzmy w niego. Dede Kirito, siemaneczko. Round 4. Aha. Ładnie obrywam w plecy. Biedne plecki, oho. Mimikyu, potrzebne wsparcie jak zwykle. Kurde, ten obszar działania tego przeklętego działał jeszcze, wiecie, Iveltala. No, ciśnij go teraz. Masz zwiększony atak w końcu. Czas to wykorzystać. Pięknie, ładnie podnieśliśmy go. Ładnie! No dobra, słuchajcie, mamy połowę życia, a przed nami najgorsze wyzwanie. Jeżeli to się uda, to ja pytań nie mam. Pozostał tylko i wyłącznie Pikachu. Ciężka sprawa. O 14 Zelda? Tak, Mila. O 14 Zelda. Kurczę, ciężka sprawa. Bardzo ciężka sprawa. Serio? No to super. No to super. Dobrze zacząć. Nie ma to jak dobrze zacząć. Nie ma to jak piękny start. Tak, on zaraz jeszcze będzie miał, wiecie... Kurde, no serio? No to lipa. O nie, nie, nie mówcie, że trafi. No to niestety, Pikachu nie dostał ani razu. Nie byłem w stanie podejść do niego za dobrze. Ło, dzięki Cyrylek za walkę. Ach, to przywalenie z pięści Pikachu, jak to w ogóle wygląda? No a Machamp oczywiście standardowo nie może się pogodzić. Aż głupio wystawiać Machampa jako ostatniego, bo... Aż szkoda mi go, jak go widzę w ten sposób. Biedny Machamp. Biedaczek. Dobra, battle next opponent. Zobaczymy, czy kogoś jeszcze połączy. We will see. Standardowo zaczynajmy od... Nie no, standardowo. Lucario pierwszy. Skyfall, witam. Raz przegrałem, dwa razy. Nie ma mowy. Zobaczymy, Cyrylek. Może się jeszcze spotkamy. Chociaż jeszcze pewnie z dwie walki stoczymy dzisiaj. Znaczy łącznie stoczy dwie walki. Milon! O, a z Milonem nie walczyliśmy, prawda? Nie. Milona jeszcze nie było. Siema, Milon. Siemaneczko. Kto dalej? Telur Town. I Charizard, no z Charizardem jeszcze nie walczyliśmy, więc dobrze jest. Tam Pinsir bawi się w liściach, widzieliście to w końcu. Dokładnie. Tak z każdym walczymy. A, no tak, no bo to łączy wszystkich, którzy mają, wiecie, te same pasy. Okej. Okay. Dobra, dostał. Bij go na odległość. Wow, to było ładne. To było niezłe. Co prawda ma tarczę, ale i tak Rayquaza mimo tarczy to coś tam bierze, co nie? Ładnie! Ej, robimy to na razie prawie, że bez straty. Znaczy, chyba w ogóle bez straty na razie jesteśmy. A przynajmniej póki co. Dobra. Dawaj, a spróbuj naładować dużą energię. Oj, oj, oj. Trochę za długo. Trochę za długo się w tym wstrzymywałem. A, ma jeden HP w ogóle. Dobra, załatwiony. Ładnie, Lucario, ładnie. Powstrzymaliśmy nieźle tego Charizarda. Dobrze jest. Ale fajne, on ma też spoko, wiecie, te atakowanie tymi swoimi aurasferami. Dobra, Decidueye i Shadow Mewtwo. Zagaduję, że Shadow Mewtwo będzie na koniec, no ale może się zdziwimy. A jednak Shadow Mewtwo jako pierwszy. Dobra. Jednak Shadow. No to jazda, Mimikyu. Czyli spróbujemy, jak mamy Mimikyu, to wiecie...
teraz podejść nieco, zbliżyć się do niego. Auć, no nie pykło. Kurczę, ma mega formę, wiecie o tym. Kurde, jeszcze to mu boostuje te. A tak, teraz najlepiej nie dać mu się, nie dać mu przywalić mi. Auć, no właśnie. O czymś chyba mówiłem. O czymś mówiłem i coś mi nie pykło. Dobra, dostał, w końcu dostał. Ale ja jeszcze mocniej. No słabo, słabo. O nie, jak mnie złapał. Dobra, no niestety, Shadow Mew tu zbyt silnym. Ale dobra, Lucario, swoje zrobiłeś, gratulacje. To Machamp, to Machamp. Why not? Why not? Gdybyś grał normalny, to już byś nie żył. Bez przesady. Dobra, Machamp. W sumie można tego Mewtwo weźmiemy Rayquazem. Myślę, że to nawet lepszy pomysł. Niech będzie, jakbym nie dał rady podejść za blisko do Mewtwo, to... Dobra, spróbuj, mam nadzieję, że dostanie. On cały czas może użyć tej mega formy. Ładnie! Aha, i nieładnie. Teraz, no, traf go w końcu, no, nie, tylko nie mówcie, że oberwę. No, świetnie, no, jeszcze nie widziałem ciosu Shadow Mewtwo. Dawno nie widziałem. No tak, rozwalmy ziemię, normalnie Dragon Ball wersja pokemonowa. Wszystko byle wygrać. No serio? Jeszcze jego wprowadzasz? Jeszcze support z Dragonite'a, no po prostu perfekcyjnie. Ładnie! Oby się nie obronił. Nie no, obroni się. Niestety się obroni. Kurczę, no już go masz prawie na wyciągnięcie ręki. Teraz! Okej, okay, jest git. Machamp robił swoje. Dobra, czyli został Decidueye. Tylko Decidueye, dobrze. Dobrze jest. Czy w grze jest coś takiego jak super efektywność? Nie, nie jest. Nie jest. Nie działał, to byłoby trochę czasami nieuczciwe, co nie? Jakby jednak coś takiego istniało. Dobra, Decidueye, jest Machamp, jest Garchompik. No ja coś czuję, że sam Machamp nie wygra tego. To byłoby zbyt piękne, rzekłbym. Mhm. Dobra, Mimikyu, podlatuj do niego. Kurczę, no. W plecory mnie walnął. Serio? Ej, dostał. Ej, to jest piękny kombos. To nam wyszedł piękny kombos, naprawdę. Aha, Victini, podwyższający atak. Ale to mu nic nie daje. Pięknie! Ej, no Machamp, słuchajcie, nam się rozgrzał trochę. I to trochę to nawet mało powiedziane. Aha. Mam nadzieję, że mnie nie trafi, jestem w powietrzu. Dobra, nie trafi, za szybko to chciał zrobić. I nie pykło. Kurczę, no ale teraz to już mnie dorwał? Prawie. Obronił się jakoś. Ej, nie wiem, nie mam pytań. Decidueye walczy do... Wygrał to, ale dobra, spokojnie, mamy jeszcze Garchompa. Nie no, to już muszę się bardzo postarać, żeby to przegrać. Trzymajcie kciuki. Masakra, dobra. 50 HP u Decidueye'a. Garchomp wyskakuje z podziemi. No dobra. To się musi udać, tylko tyle powiem. No chyba tego nie zepsujemy. Jeszcze mam mega formę już gotową dosłownie. I... O kurde, liczyłem na szybki koniec. A tu nic z tych rzeczy niestety. Dobra, no podziemie. Dobra, dawaj mega formę, a nie, niech się dzieje. No mega formę miała być. I kończ to. No jeden HP ma i się trzyma, no. No nie, no nie mógł tego przetrzymać. No przepraszam bardzo, udało się. Udało się. Brawo Garchomp, brawo. Garchomp win. Dobrze jest, brawo kumpel. Punkciki, a potem wiecie, poza streamem sobie w końcu te porozdaję. Ale w końcu te Pokémony będą jakoś silne. Dobra ludzie, ostatni pojedynek w tym momencie. Battle next opponent i lecimy w Mario Karty. I będą Mario Karciki, ale jeszcze jeden. Chyba rozegraliśmy łącznie 8 walk, przy czym 4 wygrałem, 4 przegrałem, więc od tej walki zależy, jak mi pójdzie i Sumik. No i proszę, jeszcze Sumik dzisiaj zawalczy, czyli od walki z Sumikiem zależy, czy ten stream będzie udany. Jeszcze walczymy w Speed Training Gym. Okej, okay, z Scizorem też nie walczyliśmy. W ogóle tam jacyś ludzie jeżdżą sobie, kurde, na rowerkach. Co tu się dzieje?
Dobra, zobaczymy. Wszyscy trenują hardo. Pięknie. Ciosy z Scizora dystansowe nie działają. Ale moje na szczęście to i owszem. Oj, 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 albo i działają. Ale mnie dorwał. Auć. Jak mnie pyknął. Dobra, Rayquaza, wiesz co robić. Jak się odsłonił akurat. No to niezły niefart. Oj. Scizor. Jaciu, co to jest? Auć. Dobra, Scizor nam się rozkręcił. O nie, jeszcze Frogadier. Auć. Ej, no mnie mam pytań, on to robi. Teoretycznie z wszystkich poksów mam wrażenie, że chyba i tak najsłabiej walczę za pomocą Lucario. Dobra, teraz spróbuj. Ajajajajaj, Scizor. Scizor to godny rywal, no ale dobra. Czy godny rywal poradzi sobie z Machampem? Kiedy następny poken? Switch, streamy ze Switcha póki co są tylko i wyłącznie w soboty. I to właśnie przed południem zawsze. No dobra, no nie, no ja muszę to wygrać, ludzie. No nie chcę dzisiaj kończyć streama łącznie z bilansem na minusie. Ładnie. Dobrze zaczęliśmy przynajmniej. Pięknie! Wow. No to było dobre. Dobra, chciałbym to wygrać bez używania, wiecie co. Albo dobra, użyjmy tej mega ewolucji, bo jeszcze on mnie pociśnie. No! Dobra, nie trafił mnie. Nice, a ja go trafię, chyba. To dobrze. Obroniliśmy się, słuchajcie, przed ciosem Scizora. Sam użyłem Mega Evo. Jest git. Rozwalone. I bez straty. Czyli wychodzimy na równo na drugi pojedynek. Przeciwko komu? No właśnie, przeciwko tylko Bursta nie mam, ale on w sumie też Bursta nie ma. Został Charizard i Lucario. Charizard i Lucario, no dobra. Charizard? To nawet może dobrze, że Charizard nam się trafił teraz. Dobra, Rayquaza. Rayquaza, Rayquaza. Dobra, mam nadzieję, że nie zdąży się obronić i powinien dostać w tym locie, jak tak zmierza na mnie. Pięknie, dokładnie, tak się stało, tak się musiało stać. Auć, głupi Frogadier, głupie wsparcie Frogadiera. No, teraz, teraz. Nice. U, buścik poszedł. Pięknie, znaczy, co? Ej, myślałem, że to ja mu przywaliłem. No nie, no nie mam pytań. Ej, Charizard, uspokój się. No. Super, nie mogłem wyjść z rogu. Jak mnie dorwał tutaj, to nie dało się wyjść po prostu. Świetnie. No świetnie. No jeszcze będzie zaraz jakiś... Nie, on zostawia sobie mega Charizarda na potem. Sprytnie. No nie, ale to zrąbałem. Strasznie. Strasznie. No widzicie, Machamp mówi prawdę. No, zdarza się. Zdarza się. No dobra. Panie Garchomp, jak nie teraz, to nigdy. Ostatnia twoja szansa dzisiaj, tak naprawdę. Dawaj, Mimikyu. No, jeszcze ten dziad podwyższający sta... No nie, no jeszcze ten. Nie, 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 nie dorwie mnie, nie dorwie mnie. No nie, jeszcze mnie dorwał. Dobra, nie wygramy tego, nie ma opcji. Tu już stracę zaraz z połowy życia, wiecie o tym? No, dokładnie. Jeszcze ma podwyższone statystyki, więc w ogóle super. Próbuj! Teraz! Dostał, okej. Ale ja też dostaję. Dobra, stracił mega formę. Dobra, nie mogę... Dobra, walić to. Mega Garchomp. Nie będę miał na kolejną walkę, ale już lepiej użyć teraz tego. Nawet nie wiem, czy rozwalę Charizarda. Ja już myślę, wiecie, o kolejnym pojedynku. No genialnie po prostu. Dobra. Załatw go w końcu. Dobra, ludzie. Chwila prawdy. Garchomp i kto tam był ostatni? Chyba Lucario. Tak, Lucario był ostatni. Połowa życia. Walka przeciwko Lucario. No jak się uda, to będzie cud. Ale zobaczymy. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Zobaczymy. No jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, co nie? Dobrze. O nie, nie, tylko nie to. No tylko nie mówcie mi, że on mnie dorwie. Dobra, zmarnował atak. Ale co z tego, skoro dalej robi grę?
Kurde, no dorwij go w końcu czymś. No nie, jeszcze Eevee. No nie, proszę cię, dasz radę, dasz radę. What the fuck? Ciśniesz go teraz! Nie! Nie, tylko nie to, tylko nie to, tylko nie teraz! Jest! O Boże, fokus niesamowity był. Wychodzimy na plus. Co tu się działo? Chyba zemsta za Sinusa była. Nie no, udało się, ludzie, udało się. Nie mam pytań, co za ciężki pojedynek. Dosłownie końcówka życia Garchomp, nie wiem jak on to zrobił, słuchajcie, nie wiem jak on to zrobił, ale udało się. Łącznie 5 zwycięstw, 4 porażki, jeżeli wszystko dobrze liczę. Ważne, że się udało. Fuh. Tak więc czekajcie, sprawdzimy, czy nikt nie dodał w tym czasie do znajomych. O, ktoś dodał do znajomych, bardzo dobrze. Kto to jest? Jericho. Ale jaki pojedynek nam się trafił. Powiedz mi, Jericho, że ty masz... O, ma Mario Karty. Ej, dobra, ludzie, słuchajcie, teraz będziemy pykać w Mario Karty, więc wiecie, co robić. Nazwy, nie będę zmieniał nazwy streama, bo mi się nie chce, przypominam, więc żebyście nie mówili, czekajcie, tylko zmienię kartridża. Dobra, jest git, już wszystko działa. Siema Xtemi, kurczę, powiedz mi, że widziałeś ten mój comeback, który przed chwilą zrobiłem. Co to się działo? To ja pytań nie mam po prostu. Ale comeback był, kurczę, w Pokenie. Ej, w ogóle w przyszłości, naprawdę, jak znajdzie się dużo ludzi, to może kiedyś być tak, trzeba zorganizować jakiś porządny turniej w Pokena, ja wam mówię, to byłoby dobre. To byłoby dobre. Dobra, Mario Karty. Mario Kart 8. Dobra, w takim razie online, online, tak, online play na jednego gracza. Mega się ogląda wyścigi na 200. Szczerze mówiąc, może damy, nie no, może damy na, wiecie co, zamiast na 200 to dam chyba na 150 dzisiaj. Dobra, tworzymy pokój, oby dużo osób wleciało, oby. Czekajcie, jaką sobie tym razem postać damy? Może będziemy jeździć... O, tym sobie dzisiaj pojeździmy, a co tam, tym jeszcze nie jeździłem ostatnio. Dobra, dajmy coś, co daje... Właśnie zastanawiam się, co najlepsze, czy taki większy speed, jakiś taki motocykl by się dobry przydał. No i w sumie może to jest dobre nawet. Może, może. No takie w sumie bardzo wszystko wyrównane, zobaczymy. Okej, okay. Na razie jestem tylko ja, mam nadzieję, że więcej osób połączy. No dzisiaj chciałbym, wiecie, no naprawdę jakieś rekordy pobić, ale wiem, że też nie każdemu sobota pasuje o tej godzinie. O, uj. To jest porządny wjazd, ej, już ilu ludzi. Ej, dobra, trzeba się przywitać. Już jest, słuchajcie, 6 osób, no ale dopiero co rozpoczęliśmy. Jest Lucandmad, jest Kerafax, Blackson, Linux. Jeszcze ktoś się... O, i Mr. Fresh, dobra. Jeszcze Mr. Fresh, tak, let's wait for more players. Dokładnie, ludzie. Kto jeszcze odpala? Odpalajcie. Odpalajcie naprawdę, jak macie Mario Karty. No dzisiaj może naprawdę, no chciałbym zagrać w 8 osób minimum. 8 to takie byłoby naprawdę perfekto. Bo w pracy jestem, mam 5 minut przerwy. A, rozumiem, z tymi rozumiem. No niech kogoś jeszcze połączy. Szkoda, że nie da się zapraszać znajomych, co nie? Bo chyba się nie da. Tak jakby wiecie, że ja tworzę pokój, ale inne osoby, które dołączyły, mogą zapraszać. O, Milon zaraz będzie. Milon, to dawaj. Dawaj, dawaj, tylko tak wiesz, sprawnie, żebyśmy mogli jeszcze sobie poczekać. Tak niedługo i zaczynać zaraz. O, I'm excited. Dokładnie. Ja nie mam Mario Karta, chętnie bym dołączył. A no widzisz, Sumik, no to wiesz, w co się kolejnego zaopatrzeć. O, ale w ogóle powiem wam, tamten pojedynek, ja cię kręcę, no. Ten pojedynek jak tym Garchompem długo zostanie zapamiętany. Oj, na długo. Działo się. Sorry, 15. A, no to chce mi 15, to jeszcze jakoś wygląda to. A lepiej niż 5. Dobra. Czekamy, no. Ma być na pewno Milon, czyli będzie 7 osoba, a może ktoś jeszcze? Ej, dobra, powiem te słowa. Go easy on me. Widzę, że nareszcie... O, właśnie, Ziomix, no tak, oczywiście, w końcu to zrobiłem. Czekaj, gdzie ty teraz jesteś w topce właśnie?
Nie no, ziomik to poszedł ładnie do przodu. Nie ma co, jeżeli chodzi o topkę. Nie ma co. W ogóle ja coś czuję, powiem wam, że Grot prędzej czy później to wyprzedzi Fuego. Ja to czuję po prostu. Tak się stanie. Jak będziesz miał problem w Zeldzie, to daj znać, pomogę. No Igor, najlepiej pisać po prostu pod odcinkami. O proszę, ktoś przybył. Czy to jest Milon? Kto to jest? Kto to przybył? Hello. Czy to Milon przybył, czy to ktoś inny? Bo jak tutaj, wiecie, ktoś się nie odezwie... A nie, Milon jest już. Ej, czekajcie, nie, on jest. Ej, to zaraz, ilu nas jest? 8 osób. Ej, masakra, jest 8 osób łącznie. Ej, no to zaczynamy chyba. Dobra, ja myślę, że let's go. Na więcej to nie ma co czekać. Taka prawda, nie no, 8 osób, mamy rekord, słuchajcie, 8 osób jeszcze chyba nigdy nie było u mnie. Czyli tak, dajemy na 150, żeby było trochę szybsze, tak, to wszystko niech będzie tak jak jest. Dobra, ostatnio dziwka coś miała punktami dałem i bardzo dobrze, Igor, bo ja potrzebuję wielu informacji, bo dzięki wam naprawdę, mam nadzieję, że... Zobaczycie, dzisiejsze te odcinki z Zeldy myślę, że są troszkę lepsze. Teraz już jakoś wszystko lepiej mi powolutku wychodzi. A ja chcę, wiecie co, ja no, jest Zelda, to dajemy Hyrule Circuit, to jest świetna muzyczka do tego. No zobaczymy, jak to będzie. Teraz na 8 osób na pewno, słuchajcie, te wyścigi będą takie trudniejsze, tyle mogę powiedzieć. Na pewno będzie większa rywalizacja i, no wiecie, jak się ścigało po 4 osoby, no to tak niby spoko, ale fajnie byłoby, gdyby było więcej ludzi, no i na szczęście jest więcej. Ja wam mówię, taką porządną ekipę robimy w końcu. O nie, serio, takie fajne mapy były i naprawdę to musiało wylosować. Czyli ja, Lukant, Mad, Mr. Fresh, Kerafax, Blackson, Linux, Milon oraz Smokon. O, ze Smokonem jeszcze nie graliśmy. Nigdy, witamy. Czy oglądaliście 3 Nintendo? Tak, oglądałem. Dobra, ludzie, będzie się działo. Trzymajcie kciuki za mnie. Yahoo! Kurde, Blackson już tam wyprzedza. Wow, 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 wow. A, monetę nam dodało. Dobra, monety się zawsze przydają, no nie powiem, że nie. Dobra. Kurde, jak mi ukradł bonusy. Uż ty. Oj, 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 no super. Nie wiem, czy ja dostałem w sumie, czy ja z czegoś dostałem, czy oni po prostu, czy tamto mi tak przywaliło. Dobra, o, spadli, nice. To szanuję. Dobra, dawaj przyspieszenie, ale mamy przyspieszeń. Dobra, trzecie miejsce. Bywało lepiej. Wiadomo, o nie, nie, serio, Duszek? Ej, nie, a nie, Duszek? Myślałem, że on zrobi, wiecie, że będzie taki syf zrobiony jakby, ale nie, nic z tych rzeczy. Dobra, dawaj. 3 osoby przede mną, ale ja myślę, że warto używać, słuchajcie, tych muszli czasami nawet za siebie. Kurde, tylko żebym nie spadł. Nienawidzę tej mapy, po prostu jej nie cierpię i tych strasznych otworków. Dobra, trzecie miejsce, ale walczymy! Walczymy o coś lepszego! Kurde, w ogóle banany tam gdzieś zostawiliście mi na drodze. A jak? Dobra, wyprzedź go! Git, drugie miejsce, powoli do przodu. Nie wiem, kto jest nawet pierwszy, nawet nie jestem w stanie patrzeć na to, kto jest pierwszy w tym momencie. Dobra, jakoś idzie... O nie! Noż ty! Ej, w dwóch dostaliśmy chyba, nie wiem. Dobra, dalej trzecie miejsce, no jakiś tam zawsze plus tego. Dobra, bonusy weszły. Dawaj, ciśniesz go, tylko żeby coś dobrego się trafiło. O, dobra, pięknie. Kto mnie poraził prądem? No nie wierzę, że w takim momencie razić mnie prądem, no wiecie co? Dobra, no, jak mnie zepchnął prawie. No nie, tak to się nie pisze na to. O cholera, jeszcze bym, dobra, dawaj w niego. Look and Matt, tak się nie bawimy, kolego. Dobra, powiedzcie mi, że to jest już koniec. Drugie miejsce, dobrze zaczynamy. Kto pierwszy był? Czekajcie, kto był pierwszy? Dobre pytanie, kto był pierwszy? Ale okej, drugie miejsce na tej mapie to sukces. Cały czas uważam, że drugie miejsce na tej mapie to jest naprawdę spory sukces. Blackson, a no tak, Blackson. Tutaj ciśnie, Lukan Mat dostał ode mnie tam z muszli na koniec. No dobra, zaczynamy nieźle, ale widzę, że no mam nadzieję, wiecie, będę perfidnym człowiekiem, będę życzył teraz Blacksonowi, żeby już mu teraz tak dobrze nie poszło. Oby. Słabo się na kacu jeździ. No wiesz Milon, co to się mówi. Piłeś? Nie jedź. Pamiętaj, w piątki nie wolno pić, żeby być w sobotę na Mario Karty gotowym. Taka prawda. Weź taki wóz jak Blackson. Nie no, ten jest dobry. No nie będę, wiecie, kopiował znowu wozów, no bez przesady. Każdy dał inną mapę, naprawdę. Żadna mapa się nie powtarza.
Ale może będzie muzyczka z Zeldy. O, nie trafi się raczej. Albo? Kurde, mało brakło. Mało brakło i mielibyśmy moją mapę. No dobra, drugie miejsce, zaczęliśmy ładnie. Teraz liczyć, że pójdzie mi jeszcze lepiej. Ale mówię, 8 osób jest, to tak fajniej to wygląda, wiecie? A, bo Blackson teraz tym samochodzikiem jeździ, taki cwany. Dobra. Dawać, dawać. Ludzie mają trochę lepsze przyspieszenie, ale i tak mam dobrego speeda w tym, wiecie? Tak nie ma co narzekać. O kurde, co to są jakieś... What? Ej, kurczę! Ej, nie umiem... Masakra, co to za mapa? Ej, nie jechałem jeszcze na tej mapie, powiem wam. Już mi się nie podoba. Okej, coś nowego, no ale może nawet dobrze, że coś nowego w końcu. Dobra, trzecie miejsce, no bywa lepiej, dobra. Linux, sorry. Ej, w ogóle Blackson, jak on wyszedł do przodu. Jezu, co jest grane? Co to za mapa? Nie, mam wrażenie, że Blackson poszedł mocno do przodu. Dobra. Serio nie zgarnąłem żadnego bonusa? Brawo ja. Tylko ja tak potrafię. Dobra, Milon mnie wyprzedził. No ja nie wiem jakim cudem, ale Blackson jest bardzo na przodzie. Dobra. O nie, 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 tylko nie skoro... Wypodli ludzie. A Smokon jak wszedł tam, kurczę, na tym. Dobra, ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz. O nie, 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 tylko nie mówcie mi, że... Ta torpeda nam, za mną jedzie. No to dobra, no. Auć. Wszystko wygląda nie tak, jak powinno. Dobra, dawaj. Może staranujemy ich. Oby, oby, oby. Teraz to trzeba taranować. Kurczę, spadliśmy na dół. No nie do końca o to mi chodziło. No ale dobra. Jakoś leci. Trzecie miejsce. Ale Blackson ma taką przewagę. Ja nie wiem, jak on to robi, naprawdę. No nie chcę się pytać. Jak to on robi, że tak mu idzie? Kurczę, zwalniamy trochę tutaj zawsze. No fajnie, jakby ktoś trafiła się komuś niebieska skrupa i rzucił w niego, co nie? Zawsze taki mały plusik. Dobra, monety, monety. O, dwie monety, super. Dobra, rzucaj tam za nim. Dostanie którąś? No nie, serio, Milon nie dostał żadną... Aha, jeszcze prawie we mnie się odbiły, moje własne. Dobra, jeszcze jedno okrążenie bodajże. Odciśniesz. Kurde. O, średnio mi to wyszło. Średnie te obroty. Ale jestem dalej... Ej, dobra, to... Dawaj, 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 przyspieszenie. Jezu, look and mat, ty szaleńcze, ty. Dobra, jestem czwarty, no po prostu średnio. Dobra, mamy busty, wykorzystaj je. Ej, chyba mnie nikt nie zjedzie w powietrzu tą torpedą. Oby. Czemu ja nie dostaję, mówię, przydał... Nie no, Blackson to ma taką przewagę, że nie ma opcji go wyprzedzić, no dosłownie. Nie wiem, choćby nie wiem, jak to się starał, to się nie uda. Ale ja mam tylko trzecie miejsce! Słabo, 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 bo już chyba nie dam rady wejść. No jeszcze! Ty, no nie wierzę! No jeszcze mnie na końcu pocisnął. Siema, Hubertos! Ja cię kręcę, źle. Czwarte miejsce łącz... Nie, dalej jesteśmy na drugim miejscu. Ale Blackson ma już 20 punktów! Ja cię kręcę, no jest źle. Jest źle. Nie ma Pokemonów, a są w tytule. No widzisz, Polish Snorlax, to jest tak zwane spóźnienie. Spóźnienie na streama. Michał Paweł, witam. Co tak słabo? Kurczę, no nie wiem, no Blackson za dobrze mu idzie, kurczę. On jest za dobry na nas tutaj. No ale walczmy, walczmy. Może się uda. W ogóle może na kolejny wyścig, kto wie, może będzie 10 osób. Jeszcze lepiej byłoby. Siema Kamilox, Omionek, witam. Kto jeszcze mapy nie wybrał? Kto jeszcze mapy nie wybrał? Pytanie dnia. No, ktoś nie wybrał i zaraz komuś losową wylosuję. Jezus, Paweł Woliński, naprawdę, ja się zastanawiam, bo to, ja mam wrażenie, że zachowanie niektórych, takie jakby teksty niektórych widzów, to się wzięły od jakichś youtuberów, którzy musieli dać, jakby dawali tak jakby przykład ludziom. No naprawdę, wczoraj był stream i ludzie wchodzą i, a pamiętasz wczorajszego streama? No nie wiem, czy pamiętam wczorajszego streama, nie no, wiesz co, mam taką sklerozę, że ja nie wiem, co ja robiłem dzisiaj 5 minut temu. Naprawdę, nie wiem. Czasami staram się ogarnąć ludzi. Ale nie zawsze da radę, wiecie? Nie zawsze daje radę. Kurde, co mnie tak wszyscy wyprzedzają? Dobra, dawaj, dawaj. O, dobra, przynajmniej mam jakieś wspomaganie będziemy mieć. Przynajmniej jedno. Aha, Blackson już próbuje się wyrwać. Dobra, jak on ucieknie nam... Wiecie, jak Blackson ucieknie... Ej, jak on tak przyspieszył? Dobra, dawaj, 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 podwójne. O, dobrze, dostał! Nice. Wyprzedzi mnie? Niech mnie wyprzedzi. Serio, niech mnie wyprzedzi. Dobra, teraz.
I czemu on nie dostał z tego? Ej, nie kumam, co się stało. Czemu on nie dostał? Wyjaśnijcie mi. Czy on coś miał takiego, co go tam uratowało przed tym? A teraz? Ej, ja nie wiem, jak on to robi. Weźcie wy mi to wytłumaczcie, ludzie. Potrzebuję pomocy. Jak Blackson, bo to jest jego sposób na wygraną. Jak on chroni się przed tym? On ma jakiś sposób na chronienie się przed muszlami. Czy on nie trzyma cały czas żadnego bonusa chyba? O, teraz dostał. No dobra, teraz dostał. Super, no trochę za późno, ale no jednak dostał. O cholera, ale ledwie minąłem to. No serio? Oż ty podły człowieku, no rzucił we mnie tą bombą, a już go miałem. Banany na plecach? Aha, miał banany. Czyli ich nie trzeba używać, tak? Trzeba mieć po prostu banany na plecach i one chronią. Ot tak sobie. No nie, no znowu go nie dorwę. Dobra, jak jest Blackson, to ja walczę po prostu o drugie miejsce. Taka prawda. Niestety. Dobra, dawaj, dawaj. I przyspieszenie. Ja też jestem taki w miarę bezpieczny chyba na tej pozycji, mam wrażenie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kuba Klosiński, ale ty jesteś słaby, to jest jedzenie na motor. Ej! Jestem drugi. Jestem drugi, bez takich, no. No, teraz to dziękuję. O, jeszcze dostanę. O dobra, muszlą nie dostałem. Ale no to nie. To było niemiłe. Dobra, dawaj. Ja zaraz. Dobra, muszę postrzelać, muszę to zużyć. Zużyj to strzelanie. Dobra, została nam to. Dobra, ja nie ma sensu chyba rzucać w Blacksona. Rzuć po prostu na tył tą muszlę. A nuż ktoś dostanie. Ej, nie jestem słaby. Naprawdę jestem dobry, tylko Blackson jest za dobry. To jest problem. On jest za dobry po prostu w to. Nie no, niby go doganiam, ale to jest już za późno chyba. A, to jest chyba koniec. Dokładnie, drugie miejsce. Nie jest źle. Wciąż uważam, że nie jest źle. Dobrze jest. Drugie miejsce, czyli no pierwsze miejsce dla Blacksona jest już niestety pewne, bo choćbyśmy chcieli, to go nie wyprzedzimy. Ale ja też się dobrze trzymam na tej, słuchajcie, drugiej pozycji, no. Jak widać, bycie drugim to dzisiaj mój dzień. Nie jest źle, naprawdę. Dobra, no może mimo wszystko w końcu zagramy na moim Hyrule Circuit. Jednej z moich... Nie oszukujmy się, ta mapa jest tylko dobra ze względu na muzykę. Co nie? Nie idzie mi. O, Kerafax. Jedynie komu dobrze idzie, to Blacksonowi. Taka prawda. Taka prawda. Uff, ale ciepło. O, dobra, o, ludzie chcą moją mapę, patrzcie. Trzy osoby na Hyrule Circuit wraz ze mną. Bardzo dobrze. No, kto jeszcze nie zatwierdził, że jest odliczanie? Ktoś musiał mnie zatwierdzić. Dajcie zeldową mapkę. No i dupa, nie będzie zeldowej mapki. Będzie... To dziwne coś, cokolwiek to jest. 21 punktów, nie no, muszę po prostu mieć miejsce mniej więcej, nie wiem, trzecie, czwarte miejsce da mi to drugie miejsce na stałe, tak mi się wydaje. Nie kojarzę chyba tej mapki, F-Zero Mario Kart, ok, Final Race. Dobra. Matki Pokémon, dzięki za suba. Ej! Jak tak można? No, przepchnąć mnie i nie dać mi bonusa. Dobra, ciśniesz. Na tym drifcie. Kurczę, tam było przyspieszenie. Ej, w sumie to też jest spoko muzyczka. No nawet. O dobra, na zielonym. Tutaj trzeba pamiętać, żeby się nie pomylić. Dobra, pięknie. Odbij się od niego. Blackson pierwszy, ale... Dlaczego to cholerstwo we mnie musiało trafić? Brak sprawiedliwości na świecie, brak sprawiedliwości. Dobra, tutaj trzeba patrzeć, brać pod uwagę, wiecie. No nie, no i znowu zabrali mi bonusy. Dziękuję. Dzięki, że kradniecie bonusy. Dziękuję bardzo. Piąte miejsce, dobra, powiedziałem, że takie trzecie, czwarte jest mi potrzebne, ale jestem poza co troszkę chyba za stawką. Trzeba się bardziej starać. Dobra, no nie, tylko nie ta torpeda. Cholera, coś tam leci za mną. Dobra, przyspieszenia. Dobra, korzystajmy. Kurczę, no serio? No nie, no to jest już nieuczciwe, no naprawdę. Ej, siódme miejsce. No dobra, teraz to idzie mi potwornie. Co jest grane? No nie, no nie mówcie mi jeszcze, że jakaś torpeda wielka... No dobra, mnie ominął na szczęście. Na szczęście mnie to ominął. Dobra, ciśniesz dalej, no. Nie, no ja stracę moje drugie miejsce jeszcze na koniec. W ostatnim wyścigu. Zobaczycie, to się stanie. Dobra, dawaj teraz. Pięknie! Z Kerafaxem nam się trafiło to jednocześnie. Dobra, Mr. Fresh, sorry. Sorry, ale tak trzeba. Dobra.
Szóste miejsce, i tak jest źle. I tak źle, i tak niedobrze, no ale cóż. Próbujemy. No serio? Dobra, pożeraj, pożeraj monety, pożeraj przeciwników. Pożeraj wszystko. Nie wiem, czy to jest dopiero pierwsze okrążenie? A nie, to już było ostatnie okrążenie? No i nie wiem, ludzie, teraz. Pytanie dnia. Które miejsce ostatecznie? Nie, no dobrze, spokojnie, mamy drugie miejsce. Ach, Blackson wygrał wszystkie wyścigi. Zerknij na FB, masz moją prezę, żeby Fuego przestał cię dręczyć. Co to, Adi? Ja zobaczę, co to jest potem, obczajem. No dobra, ludzie, no srebro nie jest najgorsze. Blackson pierwszy, na trzecim miejscu Linux. Zaraz za nim Luke and Matt, Milon i Smokon po 16 punktów w Carafax. Przedostatni. Fuh. Czy mam Splatoon 2? Mam, ale nigdy nie grałem. Ej, dobra, słuchajcie, czekamy, aż się ktoś jeszcze połączy. Może kogoś nam jeszcze połączy, przypominam, zobaczymy, czy ktoś mnie dodawał do znajomych. W ogóle 22 osoby online. Na pewno ktoś jeszcze tutaj ma Mario Karty. Wydaje mi się, że 10 osób to jest max absolutny. Więc jak byłoby nas 10. No nie, nie masz, nie masz. No nie, chyba nie ma. Ruki nie ma, ale ma inne gierki, więc przyjmujemy. Czemu nie? Dobra. No i patrzymy, czy kogoś jeszcze połączyło. Kicon, dzięki za słupka. No to co, 8 osób, nie ma więcej. Powiesz, jak dołączyć, no klikasz online i po prostu wybierasz grę, do kogo chcesz dołączyć. Jezu, to nie jest skomplikowane. Czy będą dwa odcinki Zeldy? Tak, będą dwa odcinki Zeldy. Do oceny i czekam na ocenę. Spoko, Adi, spoko. Czy byłem na Detective Pikachu? Tak, byłem. Juku Brusian, witam serdecznie. No czekamy, no może kogoś jeszcze połączyłoby. I will get you next time. Dokładnie. Good game. Tak po prostu good game. Blackson z tą swoją koroną. Czekajcie, zmienimy sobie pojazd może. Może teraz zagramy jako kto właśnie. A może zagrajmy jako kurczę, o, albo kościsty Bowser, jak już, albo dobra, zwykły Bowser. Kościstym już graliśmy. Przydałoby mi się coś z jeszcze lepszym. Znaczy speed ogólnie, żeby był, to wiadomo, że fajna sprawa. Ej, a może pójdziemy typowo pod speeda, pod słabe przyspieszenie i pod speeda. Ej, jakoś tak inaczej może teraz. Chociaż nie, no i tak bym sobie to przyspieszenie trochę zwiększył, ale no się nie wiem, czy opłaca się aż tak bardzo iść pod speeda. No nie wiem. Ciekawe pytanie, co nie? No dobra, zobaczymy, ludzie. Z takim połączeniem pójdziemy. Ciągle 8 osób, czyli chyba wszyscy są, którzy byli wcześniej. Czyli raczej nikt więcej nie dołączył. Moja ulubiona postać z Mario, wiadomo. No dobra, ludzie. Ej, czekajcie, bo jest dalej 8 osób. No też bym chciał poczekać na jeszcze więcej, ale nie wiem, czy ktoś się tutaj trafi. Czy ktoś jeszcze się pojawi? Jeszcze sobie wejdźmy na chwilę tu, czy na pewno nikt nagle się nie zjawił na streamie, ale nie, dobra. Wszyscy, którzy byli, to są. Dobra. No myślę, że będziemy zaczynać. Dobra, let's go. Trzeba ruszać. A żeby może teraz było trudniej, słuchajcie, damy 200. Większe przyspieszenie. A niech się dzieje. Niech się dzieje. Start race. Próbujemy. Żeby było troszkę szybciej, żeby było jeszcze ciekawiej. W ogóle mówicie, żeby zagrać Linkiem, ale to może na kolejnym wyścigu sobie zagramy. Jako nawiązanie do aktualnej serii, chociaż ja i tak bym chciał po prostu zagrać na Hyrule Circuit, a i tak trafić nie mogę. Jakie mapy? Jezu, najbardziej nie lubię tej drugiej, wiecie? Naprawdę, no nie lubię jej. Po prostu nie lubię jej. Te takie, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem jak nazwać w sumie tego typu mapy. Mam nadzieję, że przynajmniej nie będzie gorzej, wiecie, jak nie mogę być pierwszy, to że chociaż znowu będę drugi. Ale spokojnie, z każdą kolejną gierką czuję, że będzie lepiej. W ogóle, kto jeszcze nie zostawił łapki w górę, zostawcie, bo ostatnio było, widziałem ponad 400 lajków na streamie. No może dzisiaj też się uda. Nikt się nie zmienił, co nie? No nie, wszyscy są jak byli. Chyba nikt nie doszedł, nikt nie odszedł, nikt się z nikim nie zamienił. 8 osób mamy. No zobaczymy. Zaczynam jako pierwszy, super. Siema Roro, witam. Mamy dobre przyspieszenie, aby to wykorzystać. No, zacząłem ładnie. Jezu kochany, co tu się dzieje? Na tym 200 przyspieszeniu to jest jakaś masakra, ludzie.
Ja pierniczę, co tu się dzieje? Dobra, rzuć za mnie gdzieś tą. Mas... No, serio? No nie wierzę, ktoś mnie ludzie zepchnął. Ktoś mnie zepchnął przed samym skokiem, no dzięki. Ktokolwiek to był, to dziękuję bardzo. Bardzo miłe zachowanie z waszej strony. Świetnie, jestem bez żadnych monet, bez żadnych bonusów. No to ładnie zaczęliśmy. Dobra, gwiazdka, no, no, załaduj. Jezus, co się stało? Nie wiem, ludzie, co ja robię, ja naprawdę nie wiem, co ja robię. Ale jakoś skróciłem sobie drogę, nie wiem, czy to jest uczciwe zachowanie, ale... Ale okej. Ważne, że zadziałało. Jezu, na przyspieszenie 200 to też jakieś szaleństwo się dzieje. Za duże to przyspieszenie, naprawdę. O, dobra, zeskoczył, spadł. Super. Drugie miejsce. Ktoś inny tym razem tak zasuwa strasznie. Kto to jest? Kto jest pierwszy? Dobra, potem będzie czas na patrzenie. Teraz trzeba się skupić na jeździe. Jezu, prawie bym w to przywalił. Dobra. Ohoho, smokon już mnie próbował wyprzedzić. No i mnie wyprzedził w sumie. Aha, świetnie! Poraźcie mnie wszystkim najlepiej. Dzięki. Nie no, na 200 to jest chyba za duże szaleństwo niestety czasami. Czwarte miejsce, lipa. O dobra, 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 skorupy. Skorupy, może je wyrzucimy gdzieś, właśnie nie wiem czy... O, o, Blackson, o, wybacz Blackson, ale... Ale trzeba cię trochę tutaj pokarać za to, co ostatnio odwalałeś. Ale że Blackson nie jest pierwszy? A ja szósty. Super, ale przynajmniej ile monet zebrałem w jednej chwili. Dobra, dawaj, dawaj, bo zaraz... Kurde, no... Za gęsto je tutaj jest. Tu jest po prostu za gęsto od wszystkich. Dobra, dawaj, piąte miejsce. No muszę wskoczyć do trójki. Aha, super, jeszcze jadę nie po tym, co trzeba. Perfekcyjnie odwalone. Dobra, piąte miejsce, dotrzymaj się. Dobra, mamy tego, mamy tego. Git, 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 git. Przyspiesz, przyspiesz, przyspiesz. Wow, wow, wow. Dobra, jakoś się trzymamy, jakoś jest, czwarte miejsce. Dobra, jeszcze przywal z tego. Ja pierniczę, to jest za duże. Dobra, przywal Blacksona. Prawie mogłem być drugi. Kurczę, prawie drugi, dosłownie... Brakło mniej niż sekundy, ludzie, żeby ich wyprzedzić na końcu. Ja cię kręcę. Mr. Fresh, to on tutaj jak pocisnął. Mr. Fresh tak pocisnął masakrycznie. Na razie, Szymix. Grasz z komputerem, bo ja już nie gram? Serio? To komputer tak dobrze po... A to ja nie wiedziałem w ogóle, że komputer może zamienić się za kogoś. Ej, właśnie, wywaliło go. Patrzcie, teraz mamy 7 osób. A, czyli można powiedzieć, że byłem trzeci. Okej. Okej. Dobrze jest, no ale trochę nam się zmienił, słuchajcie, obrót sprawny, ale na 200 to się jeździ w ogóle jakoś tak zupełnie inaczej. Siema, Piotr Błoniec, witam serdecznie. Witam, witam. Piotrek Loler, witam. No i wszyscy znowu wybierają, co wy macie z tymi Mario Kartami, żeby tylko wybierać te trasy? Na pewno którąś z nich wybierze, nie, oczywiście, że nie moją, będzie... No. O nie, Toady jednak. Jednak Toady, super. Czyli jak wygląda ogólnie klasyfikacja? Pierwszy Luke and Matt, no ja widzicie jako trzeci jestem. Blackson, dobra, Blackson 6. Czyli Luke and Matt na razie odbił prowadzenie. Angelika Mroczkowska, witam. Dobra, ruszamy. O! Aha, super, chyba źle kliknąłem. Zły start. Świetnie, siódme miejsce. Takie moje ulubione, ostatnie. Dawaj, ciśniesz na tych przyspieszeniach. Po coś mam to przyspieszenie chyba. Co nie? Po coś być powinno. I drugi! Dobra, Blackson, nie pozwolę... No! Ludzie, weźcie, wy się ogarnijcie. Ja próbuję Blacksona w końcu powstrzymać, a wy we mnie ciśniecie. Jakby nie mogli na nim się skupić, prawda? Tylko na mnie. No zawsze jak go próbuję akurat wyprzedzić. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Dużo monet? No tak mało. Tak mogło być lepiej. Dobra, może coś dobrego w końcu. Które miejsce? Ej, nie, ktoś jest inny pierwszy chyba. To nie Blackson jest, albo Blackson. Nie wiem, nie wiem w sumie, kto jest pierwszy. Zaraz to sprawdzimy. Kurczę, co z tego, że mam strzelanie, skoro nie mam w kogo strzelać. Świetnie. Dobra, wyłącz to. Dawaj, dawaj muszle. Dawaj muszle po prostu przed siebie. Oby ktoś dostał. Jeden bonusik. Linux jest przede mną. W sumie Linux był pierwszy, co nie? O, dawaj, dawaj duszka. Zniknijmy z pola widzenia. Jezu, co się stało? O, dobrze, 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 wyprzedziłem go. Super, rzuć za mnie skorupę, może jej nie zobaczy i oberwie. I dostał.
Ale to była genialna kombinacja, wiecie, zrobiłem się niewidzialny, rzuciłem skorupę, nie wiedział nawet przed czym się bronić tak właściwie. Świetnie, dobra, gwiazdkę to sobie może zostawmy na potem. Ciężko będzie, nie, no ja już chyba tutaj... O kurczę, ale mnie gonią. Dobra, dawaj to. Gdzie ja spadłem? Ej, jakiś skrót masakryczny. Nawet nie wiedziałem, że takowy istnieje w tej grze, na tej mapie. Ale dobra, ważne, że działa. Dobra, drugi. Trzymam się na tym miejscu. Trzymam się i nie dam się rozwalić, proszę, dawaj. Mamy, drugie miejsce, ale... Kto był pierwszy? Czyżby to był Blackson? Tak, Blackson pierwszy, kurde, no to ładnie mi poszło. Ogólnie trzecie miejsce. Blackson pierwszy, potem Lukan Mat, potem ja. Siema Gal, witam serdecznie. Ale jest mi smutno, że już tyle mieliśmy wyścigów i jeszcze żaden na mojej mapie nie był. Największe przyspieszenie. No na większym to już nawet nie wiem, jakby to wyglądało, wiecie? Większego to chyba nawet nie chcę. Mario Kart, no Mario Kart, Grzesiek, Mario Karty. Pokken już był. No oczywiście wszyscy dają znowu takie dziwne mapy. No może moja? Gdzie tam? Ale dobra, no w to jeszcze nie graliśmy. Tego jeszcze też nie było. 15 punktów. No póki co Blacksona idzie wyprzedzić. No nie możemy mu pozwolić wygrać na tym stadionie. A on teraz gra za pomocą Wario, okej. Czy gram w Tetrisa? Nie, w Tetrisa nie gram. Głupi Wario. Za szybki. No, o Jezus, ale start zaliczyłem. Piękny. No po prostu, co jest grane? Ej, nie wiem, czy coś z tą mapą jest coś nie tak? Dobra. Dziwna mapa, chyba też jeszcze na niej nie grałem. Też jej za bardzo nie kojarzę. O serio, no jeszcze zabrali mi moje przyspieszenia. Dzięki, dzięki ludzie, bardzo miło. Dzięki, że mi ukradliście przyspieszenie. Dobra, dawaj, dawaj, Bowser, jestem na ostatnim miejscu. Dobra, już czwarty, okej. Okay. Poprawiliśmy się nieco, no ale szkoda, że żadnego bonusa nie zdobyłem. Jak tu wygrywać, jak bonusów nie ma? Po prostu nie ma. Czwarte miejsce, no lipnie. Lipnie, biorąc pod uwagę, że Blackson oczywiście pierwszy. Jakoś mnie to nie dziwi. Już przestało mnie to dziwić w pewnym momencie, no. No serio? Nie no, jeszcze jakieś wybuchy w ogóle. Uspokójcie się, ludzie, uspokójcie się. Dobra, dwa bonusy. No ale ja fatalnie jadę. Nie, naprawdę, ludzie, ten wyścig to jest jakiś koszmar dla mnie. Dobra. Przynajmniej to nam się trafiło. Tylko, że ja tu zaraz spadnę. Tu wszyscy spadają w ogóle, mam wrażenie. Nikt tego nie... Ej, jakimś sposobem jestem na drugim miejscu. No nie wiem, nie chcę się pytać, jak to się wydarzyło. Kurczę, obronił się. Dobra, ciśniesz. Aha, no i to jest to miejsce, w którym zawsze się gubię. Nie no, Blacksona nie wyprzedzimy, znowu. No nie. Tylko nie to. No super, sam rzuciłem, ale też oberwałem. No i szóste miejsce, to jest piękno tej gry. Z tamtego miejsca stajecie się nagle, na takie coś się dzieje. Z drugiego miejsca lądujecie na ostatnim. Dobra, bo jeszcze jedna turka tylko. No super, po prostu super. Ta mapa jest chora, ta mapa nie jest na takie przyspieszenie, tylko tyle wam powiem. Ona absolutnie nie jest na takie przyspieszenia, jak my tutaj gramy. Wow! Drugie miejsce, no. O, siema Agucha, witam. No cóż, Blackson myślę, że w tym momencie musiałby, nie wiem, zaliczyć ostatnie miejsce w kolejnym turnieju, żeby móc jeszcze go wyprzedzić. Na szczęście Lukan Mat, jemu trochę gorzej poszło. W ogóle trwa zacięta bitwa o czwarte miejsce, zobaczcie jakie tam małe różnice. No i ostatnia mapka teraz. Co tym razem się nam trafi? Co tym razem? O której? Zelda będzie dzisiaj o 14 i prawdopodobnie 17 albo 16, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie zdecydowałem. Czy Fast RMX? Nie, dzisiaj Fast RMX-ów nie będzie. Siema Artur, Raigo, witam. Elo, elo. W ogóle ktoś odszedł? Kogoś rozłączyło, a nie, chyba, czy... Ej, nie wiem w sumie, ludzie, czy kogoś nie rozłączyło. Kogoś chyba rozłączyło, bo mamy 6 osób. No nie, było 8, zaczęliśmy z 8, a teraz jest 6. A miałem dziwny sen, że mnie zbanowałeś. Słuchaj, to dobry sen. To dobry sen, normalnie.
Ej, czemu nie możemy zacząć? Co jest grane? Nie wiem, ludzie, coś się zacięło. Ktoś wyszedł i to nam troszeczkę przycięło. Na razie, Xtemi, na razie i wzajemnie. Ej, nie, no jest siódma osoba. Nie, no dobra, jakiś był problem chyba z połączeniem. Prawdopodobnie. Dzisiaj nie zagramy na mojej mapie, niestety. Dzisiaj niestety nie zagramy. Blackson, no mówię, musiałby zaliczyć bardzo słabe miejsca, ja bym musiał być pierwszy, żeby próbować go jeszcze pokonać. Kontroler mi pada. A, rozumiem, Kerafax. Ja mówię, i tak dzisiaj będziemy zaraz kończyć stream. Mam dzisiaj takie dwa duże wyścigi po prostu w Mario Kartach. Dobra, trzy. Czemu takie... Blackson, jak ktoś tu zrobił takie przyspieszenie? Dobra, zebraliśmy trochę monet. Ale aha, co mi monety dają, skoro jestem na ostatnim miejscu? Też ostatnie to czasami dobre miejsce. No! Jak mi ukradł! To się nie godzi tak, po prostu to się tak nie godzi. Tylko tyle chcę powiedzieć. No super, przyspieszenie mi nie weszło, nie zdążyłem wylądować tam. Siódme miejsce, brawo, Willi. Grasz na mapce od krówki Mumu i ci tak nie idzie. Dajcie w końcu coś dobrego. Jezu, co to za skorupa? Ej, dobra, niebieska skorupa jest świetna, ona leje wszystkich. I leci na pierwszego, dobra, dostał, Blackson dostał, no ale ej, wyprzedzili Blacksona. Git. Ale mówię, no jak jestem na szóstym miejscu, to co ja tu marzę jeszcze o jakimś zwycięstwie, co nie? Co ja tu próbuję marzyć? Już raczej, o dobra, Kerafax się wywalił, super. Jestem straszny w tej grze. Życzę wszystkim najgorszych rzeczy. Ale piąte miejsce, aż tak słabo. A Blackson i tak jest pierwszy, no musiałby się trafić więcej, wiecie... O Jezu, gdzie ja wylądowałem? O super. Szóste miejsce, ale to boli. Nie wiem, no chyba, że na końcu wykiwam wszystkich i dostanę fajnego bonusa. Ej, dobra, dawaj. No dawaj to przyspieszenie, no... A, wykiwam wszystkich, będę ostatni, a nie wykiwam wszystkich. Nie no, naprawdę, ludzie, piąte miejsce. Czwarte? Piąte. No ale przynajmniej zostałem na drugim miejscu. Dzisiaj drugie miejsce to jest takie moje miejsce. No cóż, Blackson dalej niepokonany. Tak jak nie, w Pokenie jest niebezpieczny Pikachu Cyrylka, to tak tutaj po prostu Blackson i jego pojazdy robią grę. Dobra ludzie, wiem, że dzisiaj godzina 40 stream, ale dzisiaj robimy trochę krótszego streama, bo mam jeszcze trochę rzeczy do porobienia. W każdym razie, słuchajcie, jutro będzie prawdopodobnie stream z zacnej gierki, drugi stream z Pokémon Mystery Dungeon, więc zapraszam serdecznie. Joni Games, dzięki za suba. Natomiast dzisiaj jeszcze pojawią się dwa odcinki Zeldy. Jedna na pewno o 14, druga prawdopodobnie w okolicach godziny 16-17, jakoś tak. A Mystery Dungeon będzie wieczorem. Nie wiem jeszcze ludzie o której, ale jakoś pod wieczór. Pewnie koło 19. W każdym razie, dzięki wszystkim, którzy byli. Życzę wam oczywiście miłej soboty. Fajnie się grało, widzimy się jutro. No i do zobaczenia. Tak więc cześć i czołem i na razie.